Ostatnio w krainie wygasłych wulkanów zawrzało. Wrzące wulkany. Każda sobota, godzina 18, na antenie radia Zamek nadaje. No, wrzące wulkany. Późnym popołudniem w każdą sobotę, jak w każdą sobotę, serdecznie Was witamy. Na razie nie w komplecie, dlatego że Katarzyna wyszła po naszych gości, którzy wracają dzisiaj prosto z gór. Wracają prosto z gór, w których spadł pierwszy śnieg, więc liczę, że zaraz jak tylko pojawią się w naszym studio, to Wam o tej pogodzie zimowej, o zapowiedzi zimy powiedzą, dlatego że to taki jest cukier puder, bym powiedziała, spoglądając się na karkonosze prosto z gór Kaczaskich. I zanim nasi goście pojawią się razem z Katarzyną w studio, to pozwolicie, że ja, Katarzyna Wińska, czyli połowa wrzących wulkanów, przypomnę, wrócę do naszych audycji sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni, a wszystko dlatego, że te audycje mają bardzo, bardzo wspólny mianownik. Naszymi gośćmi dwa tygodnie temu i tydzień temu były zamki. Zamek Świny, czyli taki feniks z popiołów, który namieszał ostro w ostatnim sezonie turystycznym, goszcząc u siebie blisko 20 tysięcy turystów na różnych imprezach, które były utrzymywane w klimacie tradycji słowiańskich, do których myślę, że wrócę z Katarzyną, która jest archeologiem i jest do tego jakby merytorycznie przygotowana. Natomiast Natalia Socha, menedżer, szefowa marketingu Zamku Świny, opowiadała o tym, co turyści mogli zobaczyć w sezonie, który się właśnie kończy. Jeśli ktoś z Was uczestniczył w dziadach, które były tydzień temu na Zamku Świny, to serdecznie prosimy o wrzucenie w komentarzu na fanpage'u zamkowym zdjęcia z tejże z tegoż eventu, dlatego że jesteśmy bardzo ciekawe. Niestety nie udało nam się wyjątkowo dojechać, mimo tego, że z reguły z Katarzyną udajemy się na takie imprezy. Zresztą na właśnie takiej wyjazdowej imprezie spotkaliśmy się z naszymi dzisiejszymi gośćmi, na których przyjazd czekamy. Natalia opowiadała też, że są przymiarki do kolejnego sezonu na Zamku Świny. Czekamy, jak tylko kalendarz imprez Zamku Świny się pojawi, gdzieś będzie w obiegu, albo będą jakieś sprawdzone przecieki, to na pewno będziemy Wam o tym mówić, bo to prawdziwy feniks z popiołu. Troszeczkę w cieniu Zamku Bolków, który jest odwiedzany rokrocznie przez blisko 50 tysięcy mieszkańców, a powoli, powoli tamte tysiące biletów sprzedanych sobie rosną. Także przypominam, jeżeli ktoś z Was ma zdjęcie z dziadów, które odbyły się tydzień temu, to bardzo prosimy o wklejenie go w komentarzu na fanpage'u Zamku albo na naszym fanpage'u Wrzące Wulkany, tak żebyśmy mogli się podzielić z naszymi słuchaczami tą zacną imprezą, bo brzmiało bardzo, bardzo zachęcająco. Zresztą impreza wyprzedała się jeszcze przed jej odbyciem się właśnie tydzień temu. Natomiast wracając do naszej audycji, Zamek Świny traktujemy jako taki zamek warownie, która znajduje się na wschodnio-południowej części krainy wygasłych wulkanów. Dużo rozmawialiśmy o konwencji Gry o Tron, serialu, który zrobił furorę na całym świecie, i tak sobie myśleliśmy, które z miejsc przypisać właśnie Świnom. Zostawiamy tą kwestię otwartą. Tydzień temu byliśmy w zamku, który z kolei znajduje się na zachodnio-północnej części, czy zachodniej części krainy wygasłych wulkanów, czyli jest twierdzą, która broni krainy wygasłych wulkanów po przeciwnej stronie, dokładnie po przekątnej od Zamku Świny. Naszym gościem w studiu był Mariusz Garbera, kasztelan Zamku Grodziec. I Mariusz też podsumowywał sezon 2023, który jeszcze się nie skończył. Mariusz o tym mówił. Już teraz odsyłam Was do fanpage'u Zamku Grodziec, bo tam czekają na Was jeszcze przynajmniej trzy imprezy, no i oczywiście Sylwester. Dlatego odsyłam Was, czytajcie, rezerwujcie. Natomiast tą świetną informacją, którą usłyszeliśmy od Mariusza, był fakt, że już na koniec września liczba sprzedanych biletów przekroczyła 50 tysięcy mieszkańców, a w naszej audycji rozmawiamy właśnie o turystyce, rozmawiamy o tym, jak sprawić, co robić, na co postawić, jaką narrację budować, żeby kraina wygasłych wulkanów stała się takim pełnoprawnym regionem turystycznym, jak Karkonosze, o których dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi, na których czekamy, czy też jak Dolina Baryczy, która jest kojarzona z Dolnym Śląskiem, czy jakieś inne obszary Dolnego Śląska, które to miano już turystyczne, perły turystycznej mają. Z Mariuszem rozmawialiśmy o imprezach, które odbyły się na Zamku Grodziec. Do takich chyba kluczowych, no to należy zdecydowanie święto wina i miodu. To jest chyba taki sztandarowa impreza Zamku Grodziec, którą ja też bardzo dobrze wspominam. Obydwie z Katarzyną miałyśmy też okazję uczestniczyć w nocnym zwiedzaniu Zamku Grodziec, opartym o
opartym o historię hrabiego von Dirksena, czyli ostatniego właściciela zamku Grodziec, który w brawurowych okolicznościach został z tego zamku porwany w czasie, kiedy na zamku, kiedy w okolicach Grodzca formował się już front Armii Czerwonej. O tym opowiadaliśmy Wam już w naszym programie i myślę, że do tego wrócimy przy okazji kolejnej wizyty Mariusza, dlatego że był to jeden z tematów tylko, ale jeżeli ktoś z Was chce wziąć udział w przedstawieniu, być jego elementem, to zapraszamy Was, śledźcie, szukajcie na fanpage'u Zamku Grodziec nocnego zwiedzania, właśnie z fabułą. A jeśli ktoś jest ciekawy, jak wyglądał koniec II wojny światowej na Zamku Grodziec, to szczególnie polecamy Wam fabułę związaną z hrabią von Dirksenem, dlatego że to porwanie von Dirksena poprzedzone jest złożeniem depozytów konserwatora sztuki Grundmana, o którym bardzo często mówimy w naszych audycjach, a to dodaje smaczku jeszcze tej audycji. I wy, jako turyści uczestniczący w nocnym zwiedzaniu Zamku Grodziec, jesteście częścią tego przedstawienia. To przy was przynoszą są skrzynie, to przy was von Dirksen zastanawia się, co czeka go w związku z przyjściem Armii Czerwonej, to przy was von Dirksen będzie zastanawiał się, jakie są losy chyba już wtedy przegranej wojny. I widać, że on bardzo intensywnie myśli nad tym, co dalej, i prawdopodobnie tej przegranej III Rzeszy się spodziewał. Tymczasem przypomnę, że dzisiaj otworzymy okna i drzwi Krainy Wygasów Wulkanów. Będziemy patrzeć z naszego studia na Sudety szeroko rozumiane. Zapytamy na pewno też o Karkonosze. Tymczasem Katarzyna opuściła studio, żeby przywitać naszych gości, którzy wracają do nas z terenu, z zimowych, z pierwszego opadu śniegu w Karkonoszach, z fanpage'u Sudetiki, na który wy też możecie już zaglądnąć, bo to będą nasi goście, chociaż powiemy o nich więcej, jak pojawią się w studio. Wiemy, że cukier puder spadł na Karkonosze, czyli pierwszy śnieg dzisiaj. GOPR już ostrzega o tym, że w szczytowych partiach gór, powyżej 1000 metrów, panują warunki zimowe, więc jeżeli jutro ktoś chciałby wykorzystać piękną pogodę, piękną tutaj na Pogórzu, w Górach Karczaskich, to wybierając się w Karkonosze, trzeba się troszeczkę cieplej ubrać, szczególnie zadbać o jakieś solidne obuwie, bo w dzień świeci słonko i może się coś tam rozpuścić i zrobi się ślisko. Ale jakie są warunki, to na pewno zaraz zapytamy, a ponieważ nasi goście wracają z terenu i jadą do nas, do Krainy Wygasów Wulkanów, prosto ze Szklarskiej Poręby, no to jeszcze dajcie nam chwilę i może, żeby tą chwilę Wam umilić, to wrzucimy jakiś taki kawałek, może bardzo, bardzo mocno turystyczny w tle i zaczekamy na naszych gości. Bardzo turystycznie się zrobi, a to dlatego, że nasi goście też grają, śpiewają. Radek jest tutaj dzisiaj między nami. Piosenkę zagramy właśnie dla niego, bo wszak on jest jej bohaterem. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. No, te brawa to chyba dla naszych gości, bo już wiem, że do nas zmierzają prosto do studia, także za chwilę będziemy w komplecie z Katarzyną. Ja przypomnę Wam, że chwilę temu rozmawialiśmy, też mówiłam, przypominałam o Zamku Świny i Zamku Grodziec, zamkach, które były naszymi gośćmi w ostatnim czasie. Dla wszystkich fanów Zamku Świny, obecnych i przyszłych, jeszcze taka dobra wiadomość, bo okazuje się, że Świny w listopadzie będą otwarte, ale sprawdźcie, bo nie będzie to takie otwarcie jak w wielkim sezonie, natomiast bardzo nas cieszy, że jest takie zainteresowanie odwiedzaniem zamku i jego ofertą, że zdecydowali się przedłużyć sezon turystyczny. O, zmierza nasza ekipa do studia, słuchajcie. Katarzyno, masz mikrofon włączony, także... Tak, znaleźli się nasi goście, zapraszamy do studia. Prosto z Karkonoszy, słuchajcie, zaśnieżonych, obsypanych cukrem, pudrem. No, a tymczasem przypominamy Wam, że dzisiaj zabieramy Was z Krainy Wygasłych Wulkanów, już jesteśmy w komplecie, jeszcze się zainstalujemy tutaj wszyscy. Zabieramy Was, otwieramy drzwi i okna Krainy Wygasłych Wulkanów, żeby spojrzeć na południe w kierunku Karkonoszy, Sudetów. A o czym będą opowiadać nasi goście? Katarzyno, cieszę się, że jesteś już na stanowisku, słuchaj. Wszystkim dobry wieczór, już jestem z lekką zadyszką. Nie mam takiej kondycji jak nasi goście, nie wbiegam na szenicę.
Ale też muszę powiedzieć, że Jawor się wyjątkowo zacnie po ciemku prezentuje, jeżeli chodzi tutaj o centrum miasta, szczególnie stary rynek. Tak, no właśnie podziwialiśmy przed chwilą, jak się prezentuje dziedziniec zamkowy. No i w tym dziedziniec naszego mrocznego zamku w Jaworze. Słuchajcie, dzisiaj otwieramy drzwi i okna krainy wygasłych wulkanów, spoglądamy na Sudety i naszych gości zapytamy o kilka rzeczy, Katarzyno. No na pewno zapytamy o autorskie trasy wycieczek, które są bardzo ciekawe i w jednej z nich miałyśmy przyjemność wziąć udział w te wakacje. No właśnie, tak się poznaliśmy. A to był lipiec, Katarzyno? No to był na pewno któryś z wakacyjnych miesięcy, było jasno, ciepło i przyjemnie. No i jeszcze do tego poznaliśmy się w pięknym miejscu, w Miedziance, tak która jak, także jak Feniks z popiołów otworzyła się turystycznie. O to też naszych gości z pewnością zapytamy. Zapytamy też, czy to prawda, że jedna z pierwszych bomb atomowych Związku Radzieckiego była zbudowana z uranu wydobytego w Sudetach. Dokładnie, zwłaszcza, że jak widzieliście na zajawkowym poście do dzisiejszej audycji, nasi goście mają takie sympatyczne bluzy z uranem właśnie. No właśnie, i o ten uran, bo te atomowe tajemnice Sudetów, no muszę powiedzieć, że mnie strasznie na tym spacerze zaintrygowały. Sięgnęłam po nawet książkę pana profesora Klementowskiego, żeby rozgryźć na atomy, Katarzyno, temat atomu. I rozgryzłaś? Tak, byłam bardzo ukontentowana. Wreszcie zapytamy naszych gości, gdzie iść, żeby nie iść na Śnieżkę, bo tą Śnieżkę rokrocznie od kilku lat szturmuje armia ludzi, jest to nawet 2 miliony turystów rocznie, dlatego zapytamy, gdzie lepiej udać się w Karkonosze, żeby może nie była to Śnieżka, a może właśnie to musi być Śnieżka, dlatego że to jest takie absolutne must-see Karkonosze. Naszymi dzisiejszymi gośćmi, Katarzyno, ja się wywołam do odpowiedzi, żebyś przedstawiła, są... To są przewodnicy sudeccy, osoby, które współtworzą sudecką krainę i to jest Olga Szczyżowska i Jarosław Szczyżowski. Cześć, witajcie w studio. Cześć, witamy. Cześć, cześć. Dzięki wielkie, że dojechaliście, słuchajcie, nasi goście no cały dzień mieli bardzo aktywny, jak wspominałyśmy, byli jeszcze dzisiaj z grupą na Szrenicy, czyli troszkę sobie pod górę weszli i specjalnie tutaj gnali właśnie do Jawora spory kawałek, żeby dzisiaj opowiedzieć nam trochę o swojej pracy, o swojej pasji, bo jak mniemam, ta praca jest właśnie ich pasją i o takich ciekawostkach, których pewnie nie znacie, jeśli chodzi o Sudety, ale też najbliższe okolice, bo macie też taką ścieżkę autorską właśnie po Górach Kaczawskich, szlakiem heretyków. Jest coś takiego, tylko że czy ona jest taka autorska, ona jest bardzo oczywista, bo w zasadzie gdyby tutaj spojrzeć w karty historii, to praktycznie każdy mógłby przyjechać. To wszystko tak naprawdę zależy w dużej mierze od przewodnika, czy taki program zaproponuje turystom. Mhm. A może my trochę jesteśmy tacy sfrikowani, więc planujemy zupełnie inne trasy niż te śnieżkowe. No chyba, że ktoś na Śnieżce nie był, no to wtedy... Musi wejść. Ale jeżeli już ktoś raz był, to warto byłoby ją odciążyć i ułożyć coś zupełnie innego i zawsze uważałem, że te nasze Góry Kaczawskie były traktowane bardzo po macoszemu. Mhm. Stąd właśnie też taki impuls, żeby zaproponować choćby biurom podróży albo naszym gościom, którzy by chcieli coś innego, bo zawsze pytają o coś innego, chcemy coś innego. No więc dlaczego nie w krainę wygasłych wulkanów? Bo temat jest bardzo szeroki, to jest temat dla miłośników geologii, flory, fauny, historii właśnie. Tutaj ten temat heretycki też dosyć taki ciekawy, zwłaszcza w tych czasach też się przewijają różne takie tematy, więc dlaczego właśnie nie na Dolnym Śląsku? Przecież tutaj mamy prawdziwy taki worek ducha gór. No właśnie, to może zanim przejdziemy do stricte tych gór, po których chodzicie na co dzień, to zacznijmy od tej krainy wygasłych wulkanów. Jednak, Katarzyno, jesteś przywiązana do tego emocjonalnie. Rozumiem. Powiedzcie może tak, co to w ogóle jest ta ścieżka heretyków, no bo my tutaj akurat w studio wiemy, mieszkamy tutaj, interesujemy się tym tematem, ale pewnie nasi słuchacze, którzy są z różnych części Polski, a nawet z zagranicy, nie mają pojęcia, o co chodzi z heretykami w Górach Kaczawskich. Przybliżcie może ten temat. Myślę, że ścieżka heretyków to jest takie bardzo ogólne pojęcie. W świetle ówczesnego katolicyzmu, gdybym był dzisiaj protestantem, jestem heretykiem. Więc to jest głównie związane z reformacją, z kontrreformacją Kościoła. Akurat tak się składa, że to jesteśmy na granicy księstw i akurat tak się składa, że w tych odległych czasach tereny były tutaj pod panowaniem Habsburgów, którzy wyznawali taką zasadę cuius regio, eius religio, czyli czyja władza, tego religia. I z tego powodu, że oni byli ultrakatolicy, wymagali tego też od swoich podwładnych. No ale wiadomo, że Luter przybił te swoje tezy gdzieś tam wcześniej. Potem wybuchła wojna 30-letnia, no i był ciągle ten problem pomiędzy katolikami a ewangelikami.
Angelikami, a mało tego, jeszcze pojawił się kolejny ciekawy odłam szwenkweldystów. Oni byli jeszcze bardziej zreformowani niż ewangelicy. Nawet sam Szwenkweld, bo to od jego nazwiska się ten odłam religijny wywodzi, poróżnił się z Lutrem. I tak się jakoś stało, że wylądowali właśnie na Pogórzu Kaczawskim, pod Ostrzycą praktycznie, czyli Twardocice, Sobota, tamten rejon. Dziś w Twardocicach mamy pomnik szwenkweldystów. W Szczerym Polu praktycznie mało kto o tym wie, że taki obiekt tam istnieje, i też mało kto wie i zna tę historię, a bardzo dużo też pojawia się błędów, jakichś takich mitów, choćby w wielu różnych źródłach pisanych, turystycznych, możemy zauważyć, że w Twardocicach ten słynny kościół ewangelicki jest podpisywany jako kościół szwenkweldystów. Tak, tak. On jest nawet na w Google Maps tak w ten sposób oznaczony. Mało tego, od jakiegoś czasu, na pewno już kolejny sezon, ten kościół badają i przygotowują projekt odbudowy studenci, profesorowie z Politechniki Wrocławskiej, i oni jeszcze też do maja tego roku żyli w przekonaniu, że pracują w kościele szwenkweldystów. No, tak, no właśnie to jest to. Przede wszystkim trzeba byłoby tutaj wyjść od tego, czym ten kościół był w świetle szwenkweldystów, ich doktryn. Dla nich kościół to było coś zupełnie duchowego, coś innego. To nie był fizycznie postawiony budynek z kamienia i z cegieł, tylko kościół to my, nawet jak tutaj siedząc, tak? To grupa ludzi. Podobnie jak przyjmowanie komunii świętej. Nie przyjmowano komunii w postaci fizycznej, tylko w postaci duchowej. No już nie wspomnę oczywiście o świadomości przyjmowania chrztu i tak dalej. No a zwłaszcza właśnie przyjmowanie tej komunii w kontekście duchowym, to już nawet się nie podobało protestantom. Stąd właśnie poróżnienie pomiędzy jednymi a drugimi, no i ten pomnik szwenkweldystów, który fizycznie stoi w miejscu, w którym szwenkweldyści nie zasłużyli sobie w oczach ewangelików na pochówek w miejscu poświęconym, więc chowali ich razem ze zwierzętami przy tak zwanej bydlęcej drodze. Z tego kościoła ewangelickiego tam się idzie zaledwie kilkaset metrów i już mamy ten pomnik, możemy o tym mówić. Możemy mówić o krucjacie, o której nie doszło. Na szczęście chyba, bo przecież niedaleko stoi kościół jezuitów, a oni są specjalistami właśnie od takich rzeczy jak wyganianie złych duchów, demonów, czy organizowanie właśnie takich wypraw, w cudzysłowie uświadamiających na przykład szwenkweldystom, że nie mają racji w tym, co robią, więc no, temat jest szeroki. Już nie wspomnę o tym, że w jakimś źródle, przeczytałem, że teraz nie pamiętam jakim, ale to na pewno było wiarygodne źródło, patrząc w stronę samej Kotliny Jeleniogórskiej, jakby już tam poza Kaczewskimi, mamy największe zagęszczenie sekt i związków wyznaniowych w Polsce. To już o czym świadczy. I tak cofając się wstecz, patrzymy jeszcze pod kątem historii, no to nie wiem, czy ta ziemia coś w sobie kryje takiego magicznego? No może ten uran właśnie może tak przyciąga. Ale słuchajcie, tak, bo jak tutaj już wspomniałeś, że patrząc w stronę bardziej już Kotliny i Jeleniej Góry mamy zagęszczenie, to jakkolwiek egzotycznie nie brzmiałaby dla was nazwa szwenkweldyści, bo na pewno jest ona dla kogoś, kto słyszy pierwszy raz, bardzo egzotyczna, to jeszcze między innymi w Mysłakowicach i okolicach mamy chyba jeszcze bardziej egzotyczny odłam Zillertarczyków. Więc to dopiero egzotyka. Coś o nich wiecie? Mówicie na swoich wycieczkach, też wspominacie o nich? Ja myślę, że ta ziemia ma w sobie coś takiego dającego bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo oczywiście też przejawia się przez decyzje pewnych ludzi, bo tutaj jeśli chodzi o Zillertarczyków, to oni osiedlili się akurat w tym miejscu ze względu też na to, że król Fryderyk Wilhelm III pozwolił im się tutaj akurat osiedlić i swobodnie wyznawać wiarę. Też dzięki temu, że doradziła mu w kwestii tej decyzji hrabina Fryderyka Reden. Także tutaj kwestia kilku decyzji, kilku osób i pojawiają się te osoby tutaj, jeśli chodzi o Zillertarczyków, i funkcjonują w tej przestrzeni. Stąd też, no właśnie, ta trochę można powiedzieć egzotyczna architektura, która pojawia się tutaj właśnie w Kotlinie Jeleniogórskiej, o której na co dzień oczywiście opowiadamy turystom. Oni czasami się też pytają o te różne szczegóły. No i tworzy się taka fenomenalna mieszanka kulturowa, no i też właśnie ta architektura, która jest taka do dnia dzisiejszego bardzo rozpoznawalna.
A takie spacery, właśnie takie inne spacery, nietypowe, właśnie nie zdobywanie jakiegoś szczytu bardzo popularnego, tylko właśnie jakiś spacer szlakiem heretyków. One się cieszą popularnością? Ludzie chcą brać udział w takich właśnie wycieczkach? Ja myślę, że problem tutaj polega na przekonaniu turysty. Ja się mierzyłem z tym wielokrotnie, jeżeli chodzi o Rudawy Janowickie. Taki przykład teraz biorę. Mówię, słuchajcie, byliście na Śnieżce, na Szalinicy, okej. Miło by było, gdybyście zobaczyli teraz Śnieżkę z zupełnie innej perspektywy, z tamtych dwóch górek, które pokazuję ręką. I mówią, ale to takie są kopczyki małe, niewielkie. Mówię, ale zmienicie zdanie, jak tam podjedziecie. I oni wtedy wchodzą, widzą, że te kopce stają się coraz większe, że jest coraz piękniej, że jest piękne schronisko, że są piękne formy skalne i mówią, kurczę, to jest genialne. My tutaj wracamy za rok, bo chcemy więcej jeszcze. No i kropla drąży skałę. Tak samo jest w przypadku wycieczek w Góry Kaczawskie. No przecież w tym roku ja miałem jakąś niesamowitą kumulację wyjazdów tutaj i to chyba właśnie dzięki pewnym mocom sprawczym. Mam też koleżankę, która prowadzi biuro i też ten program w Warszawie sprzedaje i co roku przywozi tutaj turystów. Super. Ja myślę, że to też jest kwestia zainteresowania, ale informacji nie tylko w postaci na przykład zdjęć krążących w internecie, ale to już bardzo dobrze widać, że w ostatnim okresie czasu mocno wyobraźnie pobudzają książki i filmy. Już nie pierwszy raz mamy takie zapytanie odnośnie właśnie zupełnie innych tras dla turystów, którzy przeczytali jakieś książki. No tutaj oczywiście koronnym przykładem jest Miedzianka, która ożyła też dzięki książce, która się ukazała w całej Polsce, bo nie, tutaj nie chodzi o zakres jakby zasięgu wydawnictwa, promocji w całej Polsce, albo też przez internet, tak żeby dotrzeć do większej ilości osób. No i filmy. Już też nie pierwszy raz gdzieś tam pojawiają się historie osób, które przemierzają Dolny Śląsk, dlatego że dane miejsca były inspiracją dla ekip filmowych, które nagrywały gdzieś tam w naturalnej scenografii różne sceny do filmów. Także myślę, że to też jest taki świetny nośnik w dzisiejszych czasach. No i oczywiście internet. W związku z tym, jeśli kreujemy też jakieś informacje w internecie, to też świadomie wyciągając jakieś ciekawostki, które są czymś bardzo takim unikalnym, a w zasadzie cały Dolny Śląsk na różnych poziomach, tak jak już Jarek wcześniej wymienił w kwestii Gór Kaczawskich, poczynając od tej bardzo trudnej dla nas przewodników geologii, która jest naprawdę fenomenalna i fascynująca, inspirująca, też tak jak i historia, która jest tutaj bardzo też trudna, aczkolwiek no, te różne przestrzenie, czy historii, geologii, czy przyroda, flora, fauna. To wszystko jest tak bardzo ciekawe, tylko kwestia jest pomysłu na to, żeby zaprezentować to turystom. A jakie filmy pokazują Dolny Śląsk albo Sudety, także zachęcają ludzi? Ja myślę, że tutaj chyba może nie, do jakiejś superprodukcji mi się nie odnosił, ale dobrą robotę robią filmy, krótkie filmy, na przykład pani Lamparskiej, tak? Okej. Okay. To jest jeden z przykładów. Czyli to jest taki magnes. Myślę, że tak, bo ja widziałem ten film, ja bym chciał to miejsce zobaczyć. Okay. Takie pada hasło. Nie przekażemy. Albo podcast, tak? albo podcast też robi robotę. Książka też, bo teraz widzę, że jest moda na spacery takie literackie, tak? Że no właśnie o to chciałam was zapytać, że, no, że i teraz w krótkim czasie pokazała się tutaj na Pogórzu książka Marty Kucharskiej, Tarnina. Oj, super, tak. No właśnie, i Marta też tutaj, tak. No ja czytałam oczywiście, żeby zrobić dochodzenie, gdzie się to wszystko dzieje, ale nie rozjeżdżały mi się miejsca. Instynkt pojechać tam i zobaczyć tę przestrzeń, tak? Zobaczyć faktycznie, czy to tak wygląda, bo generalnie jak czytamy książki, to zazwyczaj, no nie wiem, pewnie tutaj słuchający, czy tutaj my wszyscy gdzieś tam mamy jakąś wyobraźnię, tak? I sprawdzić, jak to jest, albo wejść w tą przestrzeń. Tak. I Marta dała pole do popisu bardzo duże, bo ja pamiętam, że jak wjechałam po lekturze jej książki do Radomiłowic, to idealnie zobaczyłam ten sklep z powieści, tylko brakowało wiśniowego Volvo. Natomiast no, druga książka, która tak mi się wydaje nadała tonację troszeczkę turystyce w tym roku, to jest książka Sławka Gortycha. A zdecydowanie. Tak jest. No właśnie. Tak. Ja mu bardzo kibicuję, powiem szczerze. Bardzo mu kibicuję, chociaż ja podchodzę z dużym dystansem do powieści kryminalnych, bo uważam, że w Polsce to jest tak, że wszyscy czytają te kryminały. No tak. I gdzieś te inne gatunki są zawsze pomijane, ale mówię, no skoro chłopak napisał coś tutaj o nas, a ja mam takie wrażenie, że to nie jest taki czysty kryminał, tylko tam jest taka książka trochę sensacyjno-przygodowo-kryminalna.
super odrobił lekcję według mnie, bo tam jest historia, która może zachęcić nas do tego, żeby pojechać i fizycznie zobaczyć te obiekty. I bardzo dobre jest to, że właśnie te obiekty istnieją po prostu. One są. Nie są to jakieś wymyślone rzeczy, tylko fizycznie z tą książką pod pachą pojadę, zobaczę, aha, to tutaj się działa akcja, no super. Ja teraz też powiem szczerze, trochę inaczej patrzę na Schroniecko Odrodzenie, jak jestem tam po przeczytaniu jego powieści i super się bawiłem i powiem szczerze, no rzadko kiedy mnie tak wciąga taka tematyka, jak akurat ma fajne pióro i ten warsztat czuć. I nie dziwi się, że tyle ludzi teraz tą książką robi sobie zdjęcia, tak? No właśnie do tego chcę nawiązać, bo jedna rzecz to jest ta warstwa literacka, a druga to jest taka, że widziałam, że on prowadził spacery z tą książką. Tak. Na waszym spacerze też ludzie pytali się o Sławka Gurtycha, tak mi się wydaje, że jak pierwszy raz się spotkaliśmy. I bardzo mi się podoba, że jedna książka narobiła tyle, tutaj wywołała tyle pozytywnych emocji. Dobrze. Zaczęła bardzo ludzi dobrze skłaniać do tego, żeby raz, że po nią sięgnąć, a dwa, że po prostu wyruszyć w teren i że Sławek Gurtych też nie siedzi w domu, tylko ciągle gdzieś tam widzę, że on albo ma spotkanie autorskie, albo jest w górach. Teraz widziałam, że gdzieś tam zawędrował aż na Pomorze. Nasza fanka nam o tym przypomniała. Także też mi się podoba, że ta narracja właśnie Miedzianka Filipa Springera, czy książki tutaj napisane lokalnie, zresztą w ogóle chyba w Jeleniej Górze podczas jakichś targów książki była część tego festiwalu była poświęcona właśnie książkom regionalnym, że to nadaje ton turystyce. Katarzyno, czy ty coś do tej krainy naszej jeszcze wygasły wulkan? Do tych heretyków byś chciała jeszcze? Ja bym na razie heretykom dała spokój. Myślę, że zrobiłyśmy taki wstęp tutaj u nas. Pewnie zaraz wywędrujemy w jakieś dalsze zakątki, te, którymi się zajmujecie. Na pewno chciałybyśmy was jeszcze zapytać o to, co was w ogóle skłoniło do wybrania takiego sposobu na życie, na pracę. No właśnie, skąd jesteście? To by znaczyło, Katarzyno, że zaczniemy od początku. Teraz zaczniemy od początku, tak. Tylko nie wiem, Katarzyno, czy sobie zrobimy jakąś chwilę przerwy muzycznej, żeby dać naszym gościom też możliwość dojścia do siebie, bo jednak tak, czyli to będzie taka trochę przerwa techniczna, tylko się tak zastanawiam, co wam tutaj ja tam ci Karkonoskiego ewentualnie coś wysłałam, ale możesz... Ale Katarzyno wciągnęło kasetę do magnetofonu, bo nic nie ma na mojej konsoli, także ja coś będę musiała chyba poszukać, chyba że szybciutko tam przewiniesz w tym magnetofonie i wrzucimy. Przypominamy wam, dzisiaj naszymi gośćmi jest Olga i Jarek Krzyżowcy, z przewodnicy sudeccy, także jeżeli nurtują was kwestie na przykład sąsiadujących z krainą wygasłych wulkanów, rudaw janowickich, które pojawiły się w naszej opowieści, karkonoszy, które są troszeczkę zadeptane, ale na pewno mają w sobie jeszcze sporo tajemnic, czy może chcielibyście wrócić do wywołanego Sławka Gurtycha i Schronicka Odrodzenie, to zadawajcie pytania w komentarzach. Widzę, że w komentarzach gorąco pozdrawiamy naszych wszystkich słuchaczy. Słuchajcie nas dalej, my wrzucamy wam mocny kawałek, Katarzyno, tutaj zagrałaś, widzę, wabank prawie, że. I dodam naszym gościom też chwileczkę oddechu, także start. No, Katarzyno, zadałaś szyku teraz, słuchaj, Born to be Wild. Ale to wszystko dlatego, że my właśnie, tak, Born to be Wild, dzisiaj jesteśmy w naszej audycji. Uciekamy trochę z krainy wygasłych wulkanów, ale cały czas tutaj zaglądamy jednym okiem, uciekamy w stronę Karkonoszy, w stronę, no w sumie chyba, tak, to jest no, Śnieżka Królowa Gór tutaj lokalnych, także w tym kierunku zaglądamy. Natomiast Katarzyna przed naszą przerwą muzyczną zapytała, jak to się zaczęło, czyli jak to się stało, że wybraliście zawód przewodnika sudeckiego, czy to jest zawód, czy pasja i co dalej? Kto pierwszy? Czy jesteście w ogóle stąd? Jesteście lokalnymi ludźmi, czy przyjezdnymi? Ja jestem lokalcem z Jeleniej Góry, tam okay. się urodziłem. Ja jestem przyjezdna. A skąd? Z Mazowsza. Okej, okay, czyli płaska całkiem. Całkowicie. I co było inspiracją, żeby tak zmienić miejsce zamieszkania, życia i zawód? Przewodnik sudecki dla osoby, z Mazowsza, która... przewodnik sudecki. Tak, tak. To też brzmi czasami egzotycznie.
dla niektórych, jak opowiadam historię. Tak naprawdę to inspiracją był oczywiście Jarek, który pokazywał mi na początku Dolny Śląsk, w którym ja się też zakochałam, można powiedzieć, nie tylko w Sudetach, ale w całym Dolnym Śląsku, który stał się dla mnie bardzo inspirujący. Ponieważ ja działam trochę artystycznie, to no można powiedzieć, że dla mnie Dolny Śląsk stał się takim źródełkiem mnóstwa informacji, historii i różnych zawiłych jakichś ciekawostek. To oczywiście wszystko poznałam na kursie dla kandydatów na przewodników sudeckich. Jest to fenomenalny kurs, bardzo trudny, ale też bardzo wyjątkowy. W zasadzie ja bym to nazwała takimi studiami regionalnymi, tak naprawdę. Coś, co jest pomiędzy edukacją klasyczną, między studiami turystycznymi, bo ja akurat kończyłam studia turystyczne, ale też mam wykształcenie artystyczne, jakby to tutaj średnia i potem też studia artystyczne, także tutaj w swojej działalności łączę pasję do sztuki, ale też pasję do turystyki. Także tutaj to się dosyć ładnie układa. A to może powiedzcie kilka słów o tym, jak zostać przewodnikiem sudeckim, jak ten kurs wygląda, ile trwa, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby w ogóle do niego przystąpić? To zależy gdzie, bo Wrocław ma troszeczkę krótszy, my w Jeleniej Górze mamy dwuletni. Ja robiłem kurs w Jeleniej Górze przy naszym PTTK-u. Jakie trzeba warunki spełnić? No, trzeba mieć skończone 21 lat, minimum wykształcenie średnie z takich formalnych rzeczy. Na dzień dobry, jak ja przystępowałem do kursu, to był test taki sprawdzający, była dosyć duża grupa ludzi, więc test się składał z 100 pytań około regionalnych, dosyć banalne rzeczy, co jest wyższe, Śnieżka czy Śnieżnik na przykład i tak dalej. No właśnie, to piszcie, co jest wyższe, Śnieżka czy Śnieżnik, będzie nagroda. No właśnie. No i potem była rozmowa kwalifikacyjna, a po rozmowie kwalifikacyjnej zostałem przyjęty na kurs. W tygodniu były wykłady, takie bloki typowe jak na studiach, a potem w każdy weekend były wycieczki z przewodnikami, instruktorami, a po dwóch latach praktycznie musieliśmy jeszcze zrobić 6 stażowych wycieczek, a potem egzamin 3-dniowy, no taki dosyć konkretny, naprawdę z ręką na sercu, pół roku nauki dzień w dzień po 3-4 godziny dziennie. Także to nie jest wcale takie proste, to nie jest kurs, że się płaci, się zdaje, absolutnie. Tam jest bardzo duży przesiew. Ja jeszcze zdawałem tą taką starą metodą, można powiedzieć, gdzie duży nacisk był kładziony na historię. Więc ja w legitymacji, w identyfikatorze mam wpisany przewodnik sudecki, a rozbierałem na części pierwsze epitafium cytlisów przy kościele. Mieliśmy Dolinę Pałaców i Ogrodów. Dzisiaj szczególny nacisk się kładzie na topografię i na geologię, na florę, faunę, tego typu rzeczy. Więc no, to jest właśnie to, że w Sudetach mamy wszystko, tak? Mamy historię, mamy geologię, florę, faunę, heretyków, no praktycznie wszystko. Więc kiedyś mi taki znajomy przewodnik tatrzański powiedział, bo wy to jesteście jak generał przewodnictwa w Polsce sudecki, że ma bardzo dużo do powiedzenia, no bo my tylko gadamy o geomorfologii gdzieś tam. No może nie jest tak do końca, ale no jest to kawał ciężkiej roboty, jeżeli ktoś się na taki zawód decyduje, no to musi mieć z tyłu głowy, że to jest zawód, gdzie uczymy się całe życie. To nie polega na tym, że my kończymy kurs i to jest wszystko. Po pierwsze, książki. Tak, siedzimy w tych książkach. Po drugie, analizujemy, bo ta historia się potrafi zmieniać. I to bardzo. I to czasami nawet no, kościół tak, w Twardocicach na przykład. No chociażby, tak? Albo nie było Waleńczyków. I nagle robią oczy wszyscy, jak to nie było Waleńczyków. To znaczy, może inaczej, to jest kwestia interpretacji słów. Tak, też, ale to już nawet świętej pamięci już Przemek Wiater, który napisał książkę Waleńczycy u Ducha Gór. Też no tuż przed śmiercią jeszcze rozmawialiśmy z nim właśnie o tym, bo okazało się, że wtedy, kiedy on pisał książkę, kiedy pisał wcześniejsze jeszcze jakieś opisy, kiedy był tworzony szlak, zresztą dwa szlaki tak naprawdę, Szklarskiej Porębie, szlaki walońskie, bo one do dnia dzisiejszego funkcjonują, też przecież prowadzimy grupy przez te szlaki, więc to określenie funkcjonuje w przestrzeni, ale jest już inaczej interpretowane. Z racji tego, że pojawiły
pojawiły się właśnie nowe tłumaczenia, nowe dokumenty. Tutaj też świetną tą lukę świetnie zapełnia, jeśli chodzi o tłumaczenia dokumentów i nowe informacje, Marcin Wawrzyńczak z wydawnictwa Wielka Izera. Polecam serdecznie, żeby obserwować też to wydawnictwo na Facebooku, czy też na stronach i nowe publikacje. Także tutaj wielka, wielka praca, jeśli chodzi o nowości, które no, pojawiają się w różnych archiwach. Dzięki temu, że mamy cyfryzację, można wyszukać różne dokumenty i okazuje się, że nowe tłumaczenia pokazują nam całkiem nowe karty historii. Także tutaj nie pierwsza teoria, jeśli chodzi o Walończyków z Walonii, czyli regionu z Belgii. Pojawia się nam też wątek Wenecjan. Także tutaj no, czekamy z kolei na tłumaczenie pozycji z Czech, bo mamy nową książkę. Super wydawnictwo. Niezmiernie czekamy z wielkim napięciem na tłumaczenie właśnie tej książki, którą wydali Czesi odnośnie właśnie tak jak dawniej mówiliśmy w Walończyków, to tutaj po prostu poszukiwaczy minerałów, poszukiwaczy kruszców. Powiedzielibyśmy, jak to lubił tak. Przemek powiedzieć, poszukiwaczy skarbów ducha gór. To nam pokazuje, jak trzeba być czujnym w tym zawodzie. Tak. Że to się zmienia i musimy to analizować. Nie tylko analizować historię, ale nawet głupi przykład. Powiedzmy, w przyszłym roku się zmienia to nasz drogi, żeby dojechać do jakiejś atrakcji turystycznej. Takie rzeczy. Więc to nie tylko kurs, tak? Druga sprawa to jest taka, że czy my będziemy dobrymi przewodnikami, to tak naprawdę nie zweryfikują egzaminy. One zweryfikują naszą wiedzę, ale to zweryfikują ludzie. Mhm. Bo jeżeli ja będę miał super wiedzę, ale nie będę potrafił jej w jakiś sposób ciekawy przekazać, to prawdopodobnie ta kariera moja dosyć szybko się skończy. Ludzie się szybko zorientują po prostu. Myślę, że tak, tak, bo takie mechaniczne klepanie regułek nikogo nie interesuje. I to czuć. A czy jest tak, że ten turysta jest teraz coraz lepiej wyrobiony? Przepraszam, myślę, że tak, oni mają większą świadomość w tej chwili. To jest zupełnie co innego niż było 10-15 lat temu, kiedy zaczynałem. Teraz ludzie wiedzą, po co przyjeżdżają, chcą zwiedzać, chcą słuchać. I to jest pocieszające. Praktykując teraz coś takiego jak spacery, na przykład te nasze słynne, z lampami naftowymi. Do mnie przyjeżdżają ludzie i do Oli, którzy też wiedzą, czego się spodziewać i czego mogą oczekiwać. Także to nie jest jakiś turysta z przypadku. Ten model już się chyba powoli zaciera i to coraz bardziej, co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię świadomych ludzi, którzy przyjeżdżają, wiedzą po co. Także zmienia się. Oczywiście chcą teraz zwiedzać inaczej, alternatywnie, w miejsca tak zwane, chociaż nie lubię tego słowa ostatnio, nieoczywiste, więc takie, no mniej oczywiście. Ale jest taka tendencja, bo my tu rozmawialiśmy parę razy na antenie, że na przykład są atrakcje tak brzydkie, że aż piękne, jak nasz zamek, na przykład, w którym jesteśmy. Tak, cudowne, mi się to miejsce bardzo podoba. Także to miejsce nieoczywiste. Ale to jest też kwestia pomysłu na pokazanie, bo ja już widziałam kwestię oświetlenia w odpowiednich miejscach. I po prostu... Naszego dziedzińca, rozumiem. Tak, na przykład. Tak. No już mieliśmy gości, którzy zalecili nam pod zasadzenie figi na dziedzińcu. Ona też przyniesie tutaj szczęście i powodzenie temu zamkowi. No, historia jest przebogata, bo to mamy prawdziwą mieszankę od średniowiecza po głęboki PRL i współczesność. No i widzę fajne tutaj motywy artystyczne też, wchodząc do was tutaj do studia. To... No to jesteśmy akurat w takim zakątku inicjatywy artystycznej Zamek Nadaje, więc też troszkę inny wystrój niż w pozostałej części zamku. Tutaj, Olu, wywołałaś jeszcze wydawnictwo Wielka Izera. Myślę, że warto wspomnieć, bo jeśli ktoś jeszcze nie zna, nakładem tego wydawnictwa ukazała się m.in. dwutomowa antologia tekstów źródłowych właśnie Podróżnicy w górach olbrzymich, które bardzo mocno polecamy, bo to są fantastyczne opisy właśnie jeśli chodzi o historię, etnografię, opisy tego, jak tutaj faktycznie żyli ludzie kiedyś i też takich początków tej turystyki, tak? Tam się na przykład dowiadujemy, że już w XVII wieku istniało jakieś schronisko na Śnieżce, gdzie nam się wydaje, że to takie niedostępne miejsca są, że jak to, jak się nie podjedzie autem, no to jak można coś wybudować, prawda, na Śnieżce czy w innych wyższych partiach gór, także odsyłamy tutaj słuchaczy do podróżników po górach olbrzymich, dobrze mówię, żebym nie przekręciła czegoś, ale podróżnicy w górach olbrzymich. A to wrzucimy może zaraz, Katarzyno, pozycję do komentarzy na fanpage'u zamku. Tak, słuchajcie, wam tutaj znajdę i wrzucę. To już wiemy, jak zostać przewodnikiem sudeckim, że to jest proces ponad dwuletni plus egzamin.
A potem trzeba sobie wyrobić jeszcze markę wśród turystów. Zgadza się. I naszego gościa Magdę Woch z Zamku Książ, szefową przewodników po Zamku Książ, pytaliśmy się, czy jak się ma do przewodnictwa, do informacji, którą wy przekazujecie jako przewodnicy dzisiaj, na przykład blogowanie, vlogowanie. To też są tacy ludzie, którzy nadają tą turystykę dzisiaj? To jest jedno z tych źródeł, o których mówiłaś, promocji regionu? Dzisiaj coraz mocniejsze, czy jest jeszcze, jednak przewodnik to jest jeszcze ten taki, powiedziałabym, pik w organizacji wyjazdu turystycznego? Nie wiem, jak się odnaleźć? Widzę, że jest też taka tendencja w pozytywnym oczywiście kontekście, że młode wypusty tak zwane przewodników mają głowy pełne pomysłów. Czy to będzie vlogowanie, czy to będzie blogowanie, czy to będzie wychodzenie ponad ten standard, tak? Że to już nie jest taki przewodnik, który wstaje rano, ma zlecenie z biura, jedzie na wycieczkę, wraca do domu. No o to mi chodzi właśnie. Czy się od tego odeszło? Jeszcze szkolną wycieczkę do tego, nie? Taką, nie wiem, czy wymagającą. Ja wychodzę zawsze przed szereg mimo wszystko gdzieś tam. Zawsze jakoś tam. Ja lubię iść pod prąd. Trochę przyznam szczerze, że mogę sobie poprzebierać teraz, tak? Po tych wszystkich latach mogę sobie poprzebierać i powybierać, z jaką grupą będę chciał pójść w góry. I ja zawsze też wychodziłem z założenia, że fajnie też jakoś tak pokazać tym ludziom coś organoleptycznie, a to wziąć worek minerałów, a to jakieś gadżety historyczne, nawet takie zalaminowane jakieś stare fotografie, mapy, zdjęcia. To podkręca klimat wycieczki. No pamiętamy, bo na zakończenie trasy właśnie w Miedziance wyciągnąłeś jakiś kawałek czy cały przedmiot ze szkła uranowego. Tak. Zaświeciłeś. Tak. I było wielkie wow wtedy, nie? No mimo tego, że już było późno, mimo tego, że już pewnie niektórzy gdzieś tam przysypiali, to nagle by się zrobiło takie coś super, to nie? Bo zobaczyli ten uran. Tak no właśnie naprawdę. Fajnie o tym mówić, ale też przy okazji pokazać, no bo nie każdy wie, co to jest szkło uranowe i ma wyobrażenie, a jak mamy gadżet w plecaku, mówię o kryształe górskim, pokazuję kryształ górski, mówię o Miedziance, jak ona wyglądała przed wyburzeniem, to pokazuję starą fotografię, jak mam jakieś inne rzeczy w plecaku, to pokazuję jeszcze inne rzeczy w plecaku, tak jak piorunochron z wieży kościoła ewangelickiego z Miedzianki, który też mam akurat. Więc czyli to jest takie już oprowadzanie z rekwizytami. Tak, oby tylko plecak nie był za ciężki, bo oprowadzanie z rekwizytami, czyli trochę teatralne i na pewno też o wątek teatralny zapytamy was dzisiaj w kontekście Miedzianki. Tu spływają różne pytania od słuchaczy, między innymi od naszego redakcyjnego kolegi, który dopytuje, czy to prawda, że jest jakiś tunel między Ostrzycą a Twardocicami właśnie. Te tunele, tak. Pociągi złote i tak dalej. Nie no, dajmy temu pokój. Ja już wyszedłem z takiego założenia, że bursztynowa komnata to jest u każdego sołtysa w piwnicy chyba. Więc nie wybiegałbym tak daleko przed szereg. Nawet patrząc na logikę, jak dzisiaj też się mówi o tym, że pomiędzy Riza a Książem są tunele jakieś. Teraz spójrzmy na mapy geologiczne, jak to wszystko wygląda. To jest po prostu nierealne, żeby w tak krótkim czasie taki tunel wydrążyć, więc śmiem wątpić. Bardziej tutaj skłaniałbym się ku temu, że jeżeli chodzi o Ostrzyce, być może jakieś gdzieś tam znajdują się miejsca wyrobisk. Przecież wszystkie domy wokół były budowane z lokalnego surowca. Mamy bazalt, tak? Mamy skałę wulkaniczną, więc raczej nie sądzę, żeby tam jakiś tunel prowadził. Poza tym można byłoby to też, myślę, w obecnej technologii dość łatwo zweryfikować chociażby jakimś georadarem, tak? Mamy jeszcze lidar, żeby gdzieś tam spojrzeć przy okazji, czy tam jakichś tworów ludzką ręką nie ma zrobionych, więc może niech to pozostanie w sferze legend z jednej strony, bo gdybyśmy też z drugiej strony tak wszystko jakoś rozwikłali, rozwiązali, to byłoby nudno, ale niech ten tunel tam będzie po prostu w sferze legend. Najlepiej niech on się otwiera jeszcze 22 czerwca, jak mamy w kieszeni garść nasion paproci, to wtedy one ułatwiają, żeby ten skarb odnaleźć w tym tunelu. Wspomniałeś tutaj lidar, to jest takie narzędzie, z którego wszyscy możecie skorzystać, tak, nasi drodzy słuchacze. Narzędzie dostępne na geoportalu, to jest takie narzędzie, które nakłada, możecie sobie nałożyć na mapę różne warstwy, między innymi możecie sobie nałożyć warstwę cieniowania uzyskanego na podstawie użycia takiego lasera, bo lidar to jest laser, który przelatując gdzieś tam samolotem nad powierzchnią Ziemi jest ta wiązka wypuszczana i on nam mapuje przestrzeń bez szat
karty roślinnej, tak? Bo na zwykłym zdjęciu lotniczym widzimy lasy, widzimy rośliny, które nam zaburzają postrzeganie, ukształtowania terenu. Natomiast jakby lidar nam odrzuca wszystko, co jest organiczne, pokazuje nam czyste ukształtowanie terenu, więc możecie sobie nawet właśnie jakieś wyrobiska, wejścia do sztolni właśnie na takim lidarze uchwycić. Także i w ten sposób przy użyciu tego narzędzia wiele, wiele bardzo jest czynionych w ostatnich latach odkryć, między innymi archeologicznych, bo faktycznie jak wszyscy możemy się do tego rzucić, no to ktoś na pewno coś znajdzie. Także zobaczcie, skorzystajcie z tego narzędzia. Jeszcze was tylko zapytam teraz, jak, bo dzisiaj byliście na Szrenicy, tutaj jeden z naszych gości, jeden z naszych słuchaczy, Tomasz Kessler, słucha nas we Włoszech i regularnie nam podaje, jakie są warunki pogodowe właśnie u niego. I właśnie nam dzisiaj podesłał zdjęcie już z takim lekkim śniegiem. A jak tam dzisiaj na Szrenicy? 10 centymetrów śniegu, oblodzenie, uwaga, raczki, słuchajcie, zakładajcie raczki, czapka obowiązkowa, rękawiczki, tak jakby to był środek zimy. No po prostu mamy zimę i to jest niesamowite przejście do zupełnie innego świata, jakbyśmy byli w jakichś wszechświatach alternatywnych. Praktycznie ta granica się zmienia na wysokości schroniska pod Łabskim Szczytem. Czyli kończy nam się jesień, ta Złota Polska, a wchodzimy w obszar naprawdę zimowy, tak jakbyśmy przeszli przez jakąś teatralną kotarę. Mhm. Mimo zima. Tego, że na dole w Kotlinie jest jeszcze jesień, to tam już jest zima. To tak samo jak też mamy przejście z zimy na wiosnę, to mimo tego, że na już w niższych partiach gór mamy już wiosnę, to trzeba zawsze wziąć pod uwagę, sprawdzić też albo na kamerkach, albo najlepiej też jeśli chodzi o prognozę pogody, przygotować się odpowiednio i zawsze też jeszcze mieć właśnie raczki w zanadrzu. Dzisiaj można było się zdziwić, ale te raczki były naprawdę w niektórych momentach potrzebne. Myślę, że po tej nocy jeszcze jak zetnie mróz, to rano, jutro będzie lodowisko. No to rozmawialiśmy tutaj w przerwie muzycznej też, dlaczego warto skorzystać z usług przewodnikowskich i właśnie jak przygotować się w góry. Poprawia się wśród turystów już ta świadomość, że w góry trzeba się przygotować, że to jest wysiłek, że to może być różna pogoda? To zależy, jak też popatrzymy na grupy, w sensie tutaj bym powiedziała, jeśli chodzi o przedział wiekowy, bo no niestety są jeszcze spore trudności w tym, żeby przekazać, nawet jeśli chodzi o to nasze najwyższe pasmo Karkonosze, mimo tego, że one z daleka wyglądają tak niepozornie, to jednak warunki w porównaniu właśnie z innymi miejscami w Sudetach, w niższych partiach są tak jak nawet dzisiaj można powiedzieć przykładowo, jeśli chodzi o pogodę, są bardzo skrajne. I część osób na przykład wybiera się na wycieczkę nawet nie wyżej w Karkonosze, tylko po Szklarskiej Porębie. I kwestia jest obuwia, bo niestety spacer wokoło szlakami to niestety też są szlaki górskie. Ale jak to? Przecież my tylko przyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby. Myśleliśmy, że pochodzimy po centrum miasta. A no i wtedy jest opowieść o centrum miasta, gdzie ono jest i w ogóle jak to wygląda w przypadku Karpacza i Szklarskiej Poręby, jeśli szukamy centrum miasta. I gdzie to centrum miasta jest i co zwiedzamy. Więc jak już zaczynamy o tym mówić i potem jeszcze o ciekawostkach, a najlepiej uciec z tych miast gdzieś na szlaki i znaleźć coś ciekawego, to faktycznie jest tak, jakbyśmy zobaczyli tylko okładkę książki, a nie zajrzeli do środka. To ja bym tak powiedziała. To tak, obejrzymy sobie album, zobaczymy sobie jakieś ładne zdjęcia, no i tyle. To tak jest, taka jest wycieczka bez przewodnika. A potem, jak się okazuje, że jest jeszcze sporo ciekawostek i tekstów, i jest fajna książka, jest fajny przewodnik, to chcemy ciekawe więcej. Porównanie. To myślę, że będąc przewodnikiem, jadąc gdzieś w jakąś część Polski, ja chętnie korzystam z usług przewodnika, bo ja wolę jednak żywego człowieka i tą relację niż czytanie suchych faktów. Poza tym cała sztuka, co jest najtrudniejsze w tym zawodzie według mnie, to jest opowiadanie o tym, czego nie piszą przewodniki. Te drukowane, które mamy dostępne. To jest najtrudniejsze. I to jest do wypracowania przez lata. Więc ja też liczę na to, że właśnie spotykając przewodników gdzieś, powiedzmy, nawet na jakiejś trasie turystycznej, niech to będzie Wieliczka, powiedzmy. Wiem, że zawsze czegoś ciekawego się mogę dowiedzieć. Nawet z życia tych ludzi tutaj, czy nawet pracujących. To jest zupełnie inna treść, inny przekaz. To jest takie bardziej nawet dla mnie
no żeby nie zabrać za daleko, ale takie nieco uduchowione. Ale nie jest tak, że właśnie turysta zostaje z tym, czego nie przeczytał w przewodniku, tylko czego usłyszał, bo mi się wydaje, że to też z reguły się wiąże z jakimiś emocjami podczas tego wyjazdu i to najlepiej się pamięta. No myślę, że tak. I chyba takim najlepszym chyba dowodem na to jest to, że do nas ludzie wracają. Kurczę, niedosyt mamy, no byśmy jeszcze poszli gdzieś z wami, no nie ma problemu, chodźcie. Także to jest właśnie ten dialog, ta wymiana, tak, jakby energii i to jest chyba kwintesencją. Albo takie zapytanie, okej, to poprosimy o jakieś programy, gdziekolwiek, to tylko żeby pani była, nie? I to jest miłe. To jest miłe, bo oczywiście jadąc zawsze do wycieczki, do jakiejś grupy, której nie znamy, zastanawiamy się, kto będzie po drugiej stronie. Oni też się zastanawiają, kto będzie, bo na przykład może mają jakieś tam inne przeżycia z innymi przewodnikami. Także myślę, że to jest kwestia takiego podejścia też i do ludzi, bo oprócz tego, że mamy pasję, że żyjemy tutaj w tym miejscu, że to nie jest tylko właśnie wyuczony tekst, czy jakieś tam informacje po prostu. I ja zauważyłam wśród wycieczek, które ja już poprowadziłam, że jest ceniona moja subiektywna opinia, moje jakieś relacje tutaj i to, co robimy tutaj na co dzień, jeśli chodzi o działania też tutaj na Dolnym Śląsku. I wiadomo, że każdy na przykład przewodnik też ma swoją przestrzeń, bo niektórzy na przykład przewodnicy, a to podziwiam na przykład, jeśli są po studiach geologicznych i prowadzą zajęcia i przekazują tą bardzo trudną wiedzę, bo też trzeba mieć pomysł na to, żeby przekazać trudne informacje. Więc jeśli nie masz pomysłu, no to wychodzi to po prostu tak sztywno, jak właśnie z jakiegoś przewodnika, krótko tekst, coś tam. A jak się ma pomysł, ma się też wizję, a tym bardziej jak się żyje tym danym tematem, to jest to wycieczka naprawdę unikalna. I to zależy po prostu od tej osoby, która prowadzi. Ale oczywiście, stawiając pierwsze kroki w przewodnictwie, trzeba próbować. Trzeba próbować, że to jest mój temat, czy tamten mój temat, to akurat mi pasuje i ja na przykład niektórych też wycieczek nie prowadzę. Myślę, że Jarek tutaj też niektórych by nie poprowadził. Natomiast niektóre wycieczki, tematy wchodzimy bardzo fajnie i płynnie się przechodzi i wtedy i grupa fajnie odpowiada, że im się podoba, że chcieliby wrócić i jeszcze coś zobaczyć. Gdzie na wycieczkę można się wybrać z wami? To chyba powiemy, Katarzyno, po krótkiej przerwie muzycznej, bo za nami już pierwsza godzina Wrzących Wulkanów dzisiejszych. Tak, jak zwykle czas leci bardzo szybko, dokładnie za chwilę o to was zapytamy, porozmawiamy też może troszkę o tej miedziance, która robi furorę w całej Polsce, a z miedzianki pewnie przejdziemy też do tematu uranu, bo to się w pewien sposób łączy. Ja jeszcze tylko przed przerwą może powiem naszym słuchaczom, że odbył się w naszych Górach Kaczawskich pierwszy rajd wokół wulkanów niedawno. Katarzyna tam była z mikrofonem, tak, Radio Zamek nadaje, nagrywała reportaż z tego wydarzenia, rozmawiała z uczestnikami, którzy byli bardzo tym podekscytowani i ten reportaż usłyszycie niebawem na naszej antenie. Tymczasem jednak, jeśli nie braliście udziału w rajdzie albo braliście i właśnie tak wam się bardzo podobało, jak osobom, z którymi Katarzyna rozmawiała, to zaglądajcie już na stronę Kaczawskie Klimaty, ponieważ trwają zapisy już na drugi rajd wokół wulkanów, który zabierze was między innymi do Wieży Książęcej w Siedlęcinie. Także sprawdzajcie Kaczawskie Klimaty, zapisujcie się na drugi rajd wokół wulkanów. Szczególnie, że w tym roku wystartowało 50 załóg, a zapisanych na kolejną edycję jest już 42 załogi. Także tak, ale organizatorzy idą na rekord, liczą na nawet 100 załóg. No i może wpletą w to szlak heretyków na przykład. Pozdrawiamy Kaczawskie Klimaty, zapraszamy was na przerwę muzyczną i wracamy po przerwie, żeby przenieść się do Miedzianki, do atomowych tajemnic Sudetów i w te miejsca, które polecają nasi dzisiejsi goście Olga i Jarosław Sudetiki.
No i słuchajcie, za nami pierwsza godzina Wrzących Wulkanów. Witamy Was tylko i wyłącznie Wrzące Wulkany, każda sobota 18 do 20, tylko i wyłącznie na antenie radia Zamek Nadaje. Niechybnie zbliżają się nasze zamkowe urodziny, które będą 1-2 grudnia, dlatego przypominamy Wam o Patronajcie. Możecie być współtwórcami naszego radia, Radia Wolnych Ludzi, Radia Zamek Nadaje. Zachęcamy Was do Patronajta, zaglądajcie tam, każda złotóweczka jest sympatyczna. No i oczywiście zapraszamy na urodziny, będziemy wtedy w studio. Będziecie mogli nas zaglądnąć, urodziny będziemy obchodzić dzień wcześniej i pewnie dzień później, także dla wszystkich starczy miejsca. Tymczasem wracamy do naszego studio. Dzisiaj naszymi gośćmi są Olga i Jarosław Strzyżowcy, przewodnicy sudeccy, niebanalni przewodnicy sudeccy, organizujący niebanalne spacery i wydarzenia właśnie w Karkonoskiej okolicy Krainy Wygasłych Wulkanów. Przed przerwą rozmawialiśmy, jak zostać przewodnikiem i dlaczego warto później skorzystać z usług przewodnika, a tym razem teraz zabierzemy naszych słuchaczy i my same się też zabierzemy z Wami, słuchaczami, do Katarzyno. Zabierzemy się z Wami w Rudawy Janowickie, do miasta, które zniknęło z mapy, ale zaczęło się odradzać i ponownie się na tej mapie pojawia. Miałyśmy przyjemność uczestniczyć w wakacje z Jarkiem, w spacerze prowadzonym przez Jarka po Miedziance. Po Miedziance spacerujecie też z lampami naftowymi, zdaje się nawet teraz w taką już aurę bardziej ponurą jesienną. Z Miedzianką w ogóle łączy Was więcej, bo napisałeś przewodnik po Miedziance, który okazał się sukcesem wielkim. Zostałeś nagrodzony za ten przewodnik. Stworzyliście też w Miedziance teatr. Co to jest za historia? Czym jest Miedzianka? Dlaczego warto tam pojechać? Dlaczego ludzie chcą jeździć do Miedzianki i ją zwiedzać? Co to za miasto widmo? Musiałbym się cofnąć do 1994 roku, kiedy spędzałem wakacje pod dachem u mojej babci i zawsze mówiła: tam to nie chodźcie, bo was Ruscy porwą. I to miasto wisi w powietrzu. Tak mówię, no o co jej w ogóle chodzi? No i oczywiście zakazany owoc smakuje najlepiej, więc i tak żeśmy tam chodzili. No i co? No i nic nie było. Same tylko pokrzywy, krzaki. I jakoś ten temat gdzieś później całkowicie się rozmówił, gdzieś z tyłu głowy ta Miedzianka była. Potem pojawił się reportaż Filipa Springera o Miedziance. Wcześniej prowadziliśmy tam jeszcze działania takie... To był 2009 rok, kiedy robiliśmy rekonesans a propos zorganizowania tam pierwszych spacerów, wycieczek i gier plenerowych. No ale potem znowu się ta chwila przerwy pojawiła, no a kiedy powstał browar, zaczęło tam przyjeżdżać coraz więcej ludzi i powstał taki swego rodzaju chaos, bo tam z tego, co ludzie mi opowiadali, ludzie przyjeżdżali, to do tej Miedzianki tak nie wiedzieli, jak za bardzo się poruszać. Tak coś słyszeli, coś przeczytali, ale jak i co zwiedzić, to nie wiedzieli do końca. Tam tylko sprawy ratowały te tablice jeszcze informacyjne. Natomiast właśnie tutaj propozycja była w moją stronę skierowana z wydawnictwa Adrem Zieleni Góry, czy bym nie napisał takiego przewodnika, ale w kontekście emocjonalnym i subiektywnym, czyli jak ja to widzę wszystko. Ja mówię, nie ma problemu, mogę spróbować. W sumie nigdy nie pisałem takich rzeczy, ale po prostu usiadłem i napisałem. Zostało to wydane. No a potem pojawiła się jeszcze historia związana z teatrem. To też jest taki ciekawy epizod, jak sobie przypomnę, bo to się wszystko zaczęło od momentu, kiedy w Teatrze Norwida była Miedzianka na scenach, na deskach teatru i ja tak sobie myślę, no to jest fantastyczne w ogóle. Właśnie w ten sposób bym chciał przekazywać historię turystom i pytam się znajomych przewodników, czy widzieli tę sztukę. No nie widzieliśmy. Mówię, to ja kupię bilety i po prostu pojedźmy to, żeby to zobaczyć, ale tak sobie z tyłu głowy myślę... Nie, to nie może być takie normalne, żebyśmy tam po prostu pojechali i zobaczyli ten spektakl, więc zadzwoniłem do kopalni pod górze w Kowarach i wziąłem od nich wszystkie kaski, lampy górnicze, ciuchy robocze, przebraliśmy się za górników i po prostu żeśmy tam weszli na widownię w tym teatrze. No i dopóki aktorzy nie wyszli, to było okej, a jak oni wyszli, była konsternacja. I teraz nie wiedziałem, czy nie będzie jakiegoś takiego dziwnego zdarzenia, że oni po prostu nie zagrają, bo my jesteśmy tam jakoś dziwacznie poprzybierani, ale zagrali sztukę. Na końcu podeszli, zapytali się, kim my jesteśmy. Mówię, że duchami Miedzianki. Potem powiedziałem, że przewodnikami i tak dalej, więc no super, super, super. No i temat miał się skończyć, ale na drugi dzień był telefon z Norwida, z teatru. Jakaś pani do mnie zadzwoniła, zaprosiła na rozmowę i tam akurat tę rozmowę przeprowadziłem z byłym dyrektorem. Okazało się, że wspólnie zaplanowaliśmy sztukę w Miedziance, żeby ją po prostu przenieść z Norwida z desek do pleneru. No i w 2015 roku była premiera Miedzianki w Miedziance. Nie spodziewałem się takiego feedbacku, bo... Naprawdę było mnóstwo telefonów, mnóstwo maili, zapytań. Miała być to akcja jednorazowa. Wszystko super wyszło, naprawdę genialnie. Miedziankę zamknięto.
stała policja z jednej strony i z drugiej strony, żeby się samochody nie przemieszczały. Dostaliśmy autobus MZK, przywieziono mieszkańców Miedzianki z Zabobrza, przyjechał Filip Springer, 500 ludzi, no po prostu feta nie z tej ziemi. No ale okazało się, że w 2016 roku była powtórka i po raz kolejny ten spektakl został zagrany. No a potem się dużo pozmieniało i Miedzianka została zdjęta ze sceny Norwida i ja tak sobie myślę, no tak to nie może chyba być, bo ludzie pytają jednak cały czas, więc po prostu usiadłem w domu, napisałem scenariusz do sztuki naszej własnej. To już był taki zalążek naszego teatru amatorskiego na początku, więc napisałem scenariusz, zaczęliśmy robić próby ze znajomymi przewodnikami i w zasadzie do COVID-u do 2017, nie, w 2017 była premiera, a w 2019 ostatni raz żeśmy chyba zagrali tą Miedziankę. No i potem długo, długo nic. No i w czasie COVID-u pojawił się pomysł, żeby może nie robić tego spektaklu, bo to jest jednak strasznie karkołomne dla nas, bo my tam byliśmy i technicznymi, i aktorami, i organizatorami, i kasjerami, no po prostu wszystko, człowiek orkiestra. I stwierdziłem, że nie, to musimy trochę to obciąć, czasy są niepewne, więc gdyby zrobić taki numer i te lampy naftowe, bo one się wtedy właśnie pojawiły w tym spektaklu. Ja wpadłem na pomysł, żeby kupić lampy naftowe, że to będą właśnie widzowie chodzili za tymi aktorami jak za duchami. I później pomyślałem, a gdyby je wziąć na spacer? No i tak się stało. I to był pierwszy w ogóle strzał i pierwszy pomysł wykorzystania lamp naftowych w tej przestrzeni. Szok. Ludzi było mnóstwo. I tak pomyślałem, kurczę, super. Róbmy to. No i faktycznie tych spacerów było kilka, potem one się oczywiście przeniosły na inne przestrzenie. Także tak to gdzieś po kolei ewoluowało i dzisiaj jakoś tak jest, że dalej ci ludzie chętnie przyjeżdżają. Wczoraj mieliśmy mieć spacer, ale pogoda nam się zepsuła. No więc właśnie, miałam o to pytać, tak. Bo widziałam, że był zapowiadany bardzo spacer, ale chętnych. Była ulewa no, i niestety. Taka... Niestety raczej... to nie byłoby żadnej frajdy, bo po prostu wszystko płynęło tam błotem. Byłem tam dzień wcześniej, bo jeszcze prowadzimy z Grześkiem Sannikiem z Elo Blok taki rekonesans i zrobimy dzienną Miedziankę, taką rozszerzoną. I tam będą wszystkie obiekty w tej Miedziance, włącznie z wejściem do kościoła. Być może tu akurat nam się uda zsynchronizować to wszystko z Krzyśkiem Masiewiczem, który jest właścicielem szybu Miedzianka, więc gdyby akurat on był w weekend, to byśmy tam też przyprowadzili tych ludzi i jeszcze tutaj pracujemy nad tym, czy nie zahaczyć czasami dworku w Mniszkowie, żeby to była całodzienna wycieczka. No, dworek jest przepiękny. To wtedy na pewno się pojawimy z Katarzyną, jeśli więc, będzie ten dworek w programie. Tak, więc raczej będzie, bo sama Miedzianka to jest generalnie około 2 godzin chodzenia, a tutaj ta rozszerzona wersja, my chcemy na cały dzień to rozciągnąć. Mhm. Ale możemy powiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie byli w Miedziance, w czym rzecz? Czyli no, to jest miasto, które znikło. Tak, tak. Dlaczego? W ogóle Miedzianka, ja zawsze mówię, już w tej chwili, że to jest taka celebrytka, tak? Że Miedzianka zniknęła. Ale takich Miedzianek na Dolnym Śląsku mamy więcej, a zwłaszcza w Sudetach. A Miedzianka zniknęła z jednego powodu. Uran, niestety. Uran i zakaz remontowania budynków w zasadzie od podpisania umowy ze Związkiem Radzieckim. Czyli dziś lata 40 już? Lata 40, dokładnie. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, bo my dzisiaj rozpaczamy, tak, że Miedzianki nie ma, że ją zniszczono i że to jest w ogóle wielka tragedia, ale z drugiej strony każdy kij ma dwa końce. Wyobraźcie sobie, że jesteście mieszkankami Miedzianki, mieszkacie w 69 roku w Miedziance, musicie na drugie piętro targać węgiel, toaleta jest na półpiętrze, grzyb na ścianach, warunki fatalne i przyjeżdża pan z teczuszką w krawacie i mówi: obywatelki, ale my dla was mamy nowoczesne mieszkania na Zabobrzu, w Jeleniej Górze, bieżąca woda, centralne ogrzewanie i tak dalej. To słuchajcie, to było jak w latach 90. zamienić malucha na golfa, nie? No więc ludzie po prostu poszli. Ci, którzy chcieli wrócić, no to się trochę zdarzyli z rzeczywistością, bo kiedy wrócili, to już Miedzianki nie było, bo przyjechała maszyna i te budynki wszystkie zniszczyła. Więc to jest efekt działalności górniczej oficjalnie, aczkolwiek ja nie chcę tutaj tworzyć jakichś teorii spiskowych, ale pamiętam doskonale swoje szkolenie z nieżyjącym już świętej pamięci Franciszkiem Gaworem po Kowarach, po zakładach R1, jak on powiedział, powiedział, że w zasadzie to Podgórze miał taki sam los spotkać, tylko że Podgórze w Kowarach ma inne ukształtowanie terenu, ale Rosjanie lubili zacierać po sobie ślady, dlatego ta Miedzianka zniknęła. Czyli mamy dwie teorie, albo Ruscy zacierali po sobie ślady, albo już stan techniczny tych budynków był tak zły, że trzeba było to miasto rozebrać. A prawdą jest, że Miedzianka stoi na jakichś 30 kilometrach korytarzy pod spodem? I powiem, że to tak. Prędzej czy później też by skończyło się tak mało szczęśliwie? To jest jeden z kolejnych mitów. Mamy dostęp, bo w latach 90. zostały odtajnione dokumenty związane z wydobyciem rudy uranu w Polsce. I mamy dostęp do map górniczych z tamtego okresu, z lat 40. i 50. I powiem tak, w zasadzie
rynek mógłby spokojnie przetrwać do dziś, dlatego że od Pierzei Południowej pod spodem tylko biegną dwa chodniki górnicze. Uh-huh, uh-huh. I największe zagęszczenie tych chodników jest w zasadzie tam, gdzie stoi dzisiaj Kościół Katolicki, więc ja zawsze mówię, że on stoi cudem, dosłownie. Znaczy mi ktoś kiedyś powiedział, jak zaparkowałam auto pod kościołem, żebym przeparkowała to auto. Tak, ja też profilaktycznie tam nie parkuję auto, dlatego że tam od strony apsydy w 2002 roku otworzył się 16-wieczny szyb o głębokości 30 metrów zabezpieczony przez KGHM, co można zobaczyć na YouTubie, bo fragment filmu jest Czarni Baronowie od przymusowych, znaczy nie przymusowych, w zasadzie o tych wojskowych, którzy byli niepewni politycznie w tamtym czasie i pokazują fragment właśnie przy kościele Więziance, gdzie ta dziura w ziemi jest, więc no z jednej strony nie znamy dnia ani godziny, ale to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne dla terenów górniczych i to nie tylko w Więziance się szyby otwierały, bo w Mniszkowie też były takie przypadki. No, czytałam i słyszałam, natomiast w Miedziance dla mnie niesamowite jest to, jak gęsta zabudowa zniknęła po prostu z mapy. To prawda. Bo to trzeba sobie zobaczyć hektary. Zdjęcia, prawda? Jaka to była? To była taka śledziówka? Był dwór też, czy pałac? Tak. Mhm. Generalnie to było typowe miasteczko o założeniu takim typowo śląskim, tak? Czyli mamy cztery pierzeje, no w części centralnej nie było akurat rynku, tylko był kościół. Zaraz obok stał pałac Stolberga zu Weringerode, był w głębi kościół jeszcze ewangelicki, oczywiście cmentarz, no i uważało się, że miasto jest samowystarczalne, bo tam praktycznie było wszystko i jak większość zresztą miasteczek tutaj bliżej Karkonoszy nie mieliśmy żadnych doświadczeń związanych z wojną, tak? Niemcy mieszkający tutaj oczywiście nie mieli tych doświadczeń, oni dopiero poczuli to w 45 roku, kiedy dostali nakaz ewakuacji, kiedy musieli uciekać stamtąd. A w zasadzie miasteczko było w dobrym stanie technicznym. Później ta dewastacja doprowadziła niestety do tego, że skończyło się jak się skończyło. A były różne plany i pomysły, żeby reaktywować to miasteczko, żeby tam wyremontować te wszystkie kamienice, żeby one były takim osiedlem dla emerytowanych górników z okręgu bobrzyskiego, no ale nie udało się. Niestety. No i teraz idziemy prosto tak na Uran, na zderzenie z Uranem. Mhm. Trzymajmy się tej teorii, że to Rosjanie chcieli zatrzeć po sobie ślady. Po czym Rosjanie chcieli zatrzeć ślady? Po wydobyciu uranu. To była najpilniej strzeżona tajemnica w okresie PRL. Mhm. I podpisaliśmy umowę 15 września 1947 roku, bo w ogóle trzeba byłoby to znowu właśnie, a skąd Rosjanie wiedzieli, że mają tam szukać uranu? Wszystko zdarzyło się w 1926 roku w Kowarach. To była kopalnia Bergfreiheit, to była kopalnia rudy żelaza. I tam przy okazji wydobycia rudy żelaza Niemcy natknęli się na rudę uranu, która w zasadzie była traktowana jako zanieczyszczenie i trafiała na hałdy pokopalniane, a w niewielkiej części była sprzedawana do Oranienburga i tam z kolei odzyskiwana z niego rad, sprzedawana firmom farmaceutycznym. Natomiast w czasie II wojny światowej Oranienburg już pod kątem militarnym badał uran. Wiedzieli o tym Amerykanie i Rosjanie. I sytuacja była tego typu, że w momencie, kiedy bombardowano Drezno, zrzucono bomby na zakłady przemysłowe Aurela właśnie w Oranienburgu, co nie przeszkodziło Rosjanom, żeby tam oczywiście wleźli do środka i znaleźli te niecałe tam 70 kilo koncentratu uranowego w puszce, która była podpisana, skąd pochodził. Tam było wyraźnie Schmiedeberg im Schlesien. I Miedzianka też zresztą. Więc to jest ta jedna z teorii, że Rosjanie pierwszą bombę atomową zbudowali z sudeckiego uranu, ale to jest tylko hipoteza. My tego na 100% nie wiemy, nie ma na to żadnych dokumentów, ale skoro Rosjanie nie mieli go, chociaż można powiedzieć, tak, że na Kołymie, Magadan, tam przecież też nasi pracowali jako przymusowi, że tam jakiś uran był, ale jeszcze nie na tyle, żeby można go było wykorzystać jako koncentrat do wyprodukowania bomby, kiedy oni mieli te 70 kg, a wykorzystali 68 kilo do swojej pierwszej bomby, która została zdetonowana w Sejmie Palatyńsku w 1949 roku, to zwróćcie uwagę, że ten uran w związku tamtym radzieckim jeszcze dawnym był dużo, dużo później na większą skalę eksploatowany. Znaczy, skąd go mogli mieć? No, oni chyba równolegle do nas podpisali też te umowy z innymi krajami demokracji, tak, z Czechami, z Czechosłowacją i z Węgrami, tak, mi się wydaje. Myśmy stosunkowo niewiele tego uranu wywieźli, bo oficjalnie oczywiście według źródeł IPN-u tam było lekko ponad 700 ton metalicznego uranu. W czasie, gdy Czechosłowacja dawna to już się w dziesiątkach tysięcy liczyło, NRD, oczywiście w ramach kontrybucji wojennych, to już w ogóle mieli tutaj super układ Rosjanie, bo go wzięli sobie za darmochę. No i Węgry, a my byliśmy na tym czwartym miejscu. Największą kopalnię mieliśmy w Radoniowie, później Kowary oczywiście. To skąd ta tajemnica? Skąd tajemnica? No to było ściśle tajne oczywiście, bo chodziło o wyścig zbrojeń. Amerykanie i Rosjanie. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo i to już nie są żadne mity, tylko w 2015 albo 2005, teraz nie pamiętam, ale na 100%, bo to było dostępne na oficjalnej stronie CIA.
były udostępnione dokumenty nieprzetłumaczone oczywiście na język polski, one były w wersji anglojęzycznej, o kopalnictwie uranu na Śląsku w Polsce w tamtych czasie. I udało się to nam ściągnąć, te dokumenty. One są, te linki są już nieaktywne w tej chwili, ale mamy je przetłumaczone i na jednej z naszych wycieczek my pokazujemy te dokumenty. I tam generalnie działał wywiad na zasadzie, że Kowalski podpisał po prostu jakąś tam lojalkę, no i donosił, krótko mówiąc, tylko że na tą drugą stronę. Na ten zgniły kapitalistyczny zachód, jak wtedy mówiono, i te raporty są bardzo takie kolorowe, bym powiedział. Opowiadano oczywiście, gdzie były te kopalnie zlokalizowane, nawet do tego dochodziło, że mapki były rysowane. Opisy, co robiono, po pracy. Zarabiali bardzo duże pieniądze, więc po prostu pili na umór. Pili na umór, jak to było opisane w jednym raporcie, ściągniętym ze strony CIA, że chlali wódę i dźgali się nożami. No, takie polskie troszeczkę. Co nie? No, pachniało dzikim zachodem na ziemiach odzyskanych. Dlatego miałam zapytać, a czy wiemy coś o warunkach pracy w takiej kopalni, w ogóle o życiu tych ludzi, którzy pracowali tam? Czy oni oficjalnie byli zatrudnieni w kopalni uranu i... Znaczy, chyba oficjalnie byli w zakładach R1 to znaczy, i tak... na początku w ogóle to tak. Na początku, jeżeli... Bo od razu ta nazwa R1 nie weszła. Na początku to były Kuźnickie Rudniki, potem mamy przedsiębiorstwo wyodrębnione Kowarskie Kopalnie, ale nie ma napisane, co tam kopano, czy to był węgiel, czy to złoto, czy to srebro. Generalnie zastępowano słowo uran na przykład symbolem U-238, czyli to jest z tablicy Mendelejewa, można sobie wynaleźć, albo jakieś związki ziem rzadkich na przykład, tak? Nie padało słowo uran. Natomiast górnicy pracujący normalnie w kowarach w kopalni mieli zatrudnienie, że pracują w kowarach w kopalni, ale co ciekawe, wracając do Miedzianki, jeżeli na przykład górnik szedł po wypłatę, to na pasku miał napisane, że pracuje w papierni w Janowicach Wielkich. I to czyli pokazuje... tajne. Tak, tak, tajne. Oczywiście. A warunki pracy? Czy to była praca faktycznie szkodliwa, jak można sobie wyobrazić tutaj kontakt też, z uranem? Tak, tutaj bardzo dużo mitów też powstaje, bo spotkałem się już z takimi przekazami ustnymi, że ludzie chorowali tutaj po prostu i dziesiątkami umierali na chorobę popromienną, co jest totalną bzdurą i nieporozumieniem, bo uran występujący w przyrodzie to nie jest Czarnobyl w ogóle, tak? To nie jest grafit z dachu, że po kontakcie przez kilka minut po prostu wyzioniemy ducha i zachorujemy na chorobę popromienną. Przede wszystkim głównym czynnikiem chorobotwórczym to było zapylenie, bo kotlina jeleniogórska jest głównie położona na bloku karkonosko-izerskim. To jest głównie granit, tak? Czyli granit, gnejs, granitognejsy, to są odmiany krzemianowe. Jeżeli będziemy wdychali taki pył do płuc, to nam jej zacementuje, krótko mówiąc. To było główną przyczyną. To się nie rozpuszcza we krwi, nie wyplujemy tego jak węgiel, dlatego nie stosowano masek przeciwpyłowych. Jeżeli one już były stosowane, to po 10 minutach taka maska nadawała się do śmieci, a do tego jeszcze wkłady były z azbestu zrobione. Nie używano wody do przepłuczki, bo praca była na akord, więc jeżeli ktoś przez 8 godzin miałby wiertarkę trzymać w pozycji takiej, że jest pod kątem, że trzymamy na górze i nam się po rękawach woda leje do środka, to nie była przyjemna praca. A na sucho się szybciej wierciło, fakt, że zapylenie było większe, ale więcej kasy można było dostać, tylko że nikt nie patrzył na zdrowie. Pierwsi dozymetryści pod ziemię zeszli w 56 roku, a wydobycie oficjalnie ruszyło 1 stycznia 48, więc zobaczcie, że tutaj mamy też, no, te parę lat, gdzie można było ze 3 razy chyba na tego raka zachorować. Dlatego mamy jeszcze kolejny warunek chorobotwórczy, czynnik chorobotwórczy, czyli mamy tu radon, gaz promieniotwórczy, 5-krotnie cięższy od powietrza, on spadał na dół grawitacyjnie w miejscach, gdzie kopalnia nie była należycie wentylowana, więc no niestety, jeżeli się tego nawdychamy dziadostwa, wyjdziemy nawet na świeże powietrze, to nie jest koniec, bo on trafia nam do płuc, do krwiobiegu, potem następuje rozpad tego w organizmie i ten rozpad jest chyba najgorszy, a takim turbodoładowaniem, jak ja to nazywam, to był dym papierosowy. Niestety, jeżeli palimy przy radonie, to jest 1000% szybciej zachorujemy wtedy na raka. Więc no, to były mówimy o czasach, kiedy chyba wszyscy palili. Oczywiście, papierosy. No to były takie czasy. Nie było w ogóle świadomości, zresztą też lekarze mieli taki przykaz, że nie informowali do końca górników, zresztą nawet nie chcieli słyszeć nic o promieniowaniu i głównie co przekazywali, to żeby mieć ręce, pić dużo mleka i no i zostawiać ciuchy robocze w pralni. A górnicy, jak to górnicy, no poszedł po pracy na wódkę do karczmy, to później w tej chwili wrócił do domu, tak? Później to się prało, gdzieś tam ręcznie to przenikało. Więc o BHP można było zapomnieć. Pierwsze kasety dozymetryczne to 56. Także tutaj widać, jaka była tutaj dbałość o tych pracowników. A druga sprawa taka, że dopiero chyba po odtajnieniu dokumentów, z tego co pamiętam, w latach 90. można było się starać o odszkodowanie. I pamiętam też pewną panią, która przyjechała do mnie na wycieczkę i opowiadała, że jej mąż pracował w kopalni Podgórze, ale nigdy nie dostał odszkodowania. Bo na komisji w ZUS-ie powiedzieli, że pan nie dostał tutaj tej pylicy od kopalni uranu, tylko od tego, że był pan krawcem, bo cięcie materiału nożyczkami powoduje zapylenie.
No i takie no, są historie. No taka ciekawa teoria. Jeżeli chodzi w ogóle o górników dołowych pracujących na dole, to praktycznie już nikogo nie ma. Z tych osób, które były zatrudnione. Tak, dokładnie. Oni sobie wędrują dzisiaj po szlakach niebieskich, natomiast mamy oczywiście jeszcze tam kierowców, jakichś tam elektryków, ślusarzy. Udało mi się przed COVID-em jeszcze, mam nadzieję, że żyję sobie w zdrowiu, z panem Tomaszem zrobić wywiad, który się tam przewinął przez wszystkie chyba działy. I on mówił, że generalnie, mimo tego, że Uran był objęty tajemnicą, to była tajemnica Poliszynela. Znaczy, ja w ogóle bym się wydaje, że my mamy mało tajemniczą naturę jako Polacy, że to też prędzej czy później gdzieś tam się chlapnie jednemu, drugiemu i to jest taka właśnie tajemnica, że wszyscy wiedzą. Natomiast tak jak przypomina sobie książkę pana profesora Klementowskiego, to wydaje mi się, że w Kowarach to już troszeczkę taki mały raj był tutaj na Dolnym Śląsku, bo tam i powstała jakaś przychodnia i jakieś domki dla górników drążących ten uran. Kowary też było zamknięte. Co to znaczy, że te Kowary były zamknięte? Częściowo część miasta była włączona z takiej eksploatacji, trzeba mieć przepustkę. To, dlaczego w ogóle Kowary? Dlatego widzicie, bo tutaj mamy też jeszcze taki kryptonim R1, który później został, nie dokończyłem. R1 to jest rejon pierwszy, czyli ta rejonizacja tych wszystkich rejonów uranowych. I R1 to jest akurat rejon, gdzie mamy dyrekcję, mamy inżynierów radzieckich, mamy osiedle górnicze właśnie, to te domki, tak? To było duże osiedle górnicze, drugie takie mamy w Stroniu Śląskim. Także to było ogromne przedsięwzięcie jak na tamte lata. Przecież w tamtym czasie, jeszcze w latach 40. to się raczej rozbierało zabytki i się wywoziło wszystko do stolicy, żeby odbudowywać ojczyznę po wojnie, a tutaj się buduje potężne, wielkie osiedle i praktycznie mamy Kowary A i B. Czyli mamy tą piękną, zabytkową śląską część i tą socrealistyczną na górze, gdzie stoją domy przeznaczone dla górników. Więc mamy osiedle, mamy dom kultury, mamy przychodnie, mamy żłobek, oczywiście jednostka UB, mamy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 100 żołnierzy, którzy stacjonowali przy ulicy Wiejskiej w Kowarach. Właśnie te wszystkie rogatki, czyli mamy miasto zamknięte, trzeba było się wylegitymować, były dwie przepustki. Przepustka wjazdu do miasta i przepustka wjazdu na teren zakładów R1. No nie mieli z tym problemu ci, którzy byli zameldowani w Kowarach, tak? Oni bez problemu wjeżdżali. Ale jeżeli ja, jeleniogórzanin, chciałbym pojechać do Kowar, no to chyba musiałbym mieć wujka w partii, żeby tam wjechać. Ale to był normalnie szlaban. Były rogatki przy wjeździe na Przełęczy Kowarskiej, przy wjeździe do Wojkowa, do Jeleniej Góry. I na Przełęczy Kowarskiej, tej Przełęczy Kowarskiej? Tej Przełęczy Kowarskiej. Nawet takie relacje słyszałem, niepotwierdzone, od razu zaznaczam, ale były takie relacje, że przyjeżdżający autobus zatrzymywał się na przykład na dole w Kowarach, tam siadał żołnierz z karabinem i jechał z nimi aż do Przełęczy na górze, gdzie wysiadał i pilnował, żeby nikt nie robił zdjęć po drodze, no bo przyjeżdżając de facto i trawersując górę Rudnik tą drogą asfaltową, dzisiaj na to po prawej stronie tam widać szyb sypowy, widać zakład R1, więc jesienią to jest super widoczne, bo przecież kiedy spadną liście z drzew, to już nie jest to tak super zamaskowane. Także ten zakład tam po prostu był. A największym paradoksem, z którego mi się chce śmiać do dziś, to było to, że mimo zamknięcia Kowar, to przez zakłady R1 przyjeżdżały pociągi, słuchajcie, cywilne. I ludzie za szyb oglądali tylko takie hasła jak pokój narodom, nigdy więcej wojny, Stalin ojcem narodów. Stalina już dzisiaj nie ma, ale te dwa pozostałe napisy zostały zachowane, są do dziś. A to czy to można zobaczyć na waszych spacerach? Tak, tak, oczywiście, my tam przechodzimy. Nie wchodzimy na teren samych zakładów R1, dlatego że to jest w tej chwili w rękach prywatnych i nie mamy zgody od właściciela, ale jeszcze obecnie obrzeża, czyli te tory, to tam jest miejsce, gdzie można te napisy zobaczyć, więc tam podprowadzamy pod to miejsce, żeby pokazać na ścianie, jak to wygląda. Ale to się też pewnie skończy, bo jak już wszystko uruchomią, kolej będzie jeździć, to już nie będzie tak łatwo wtedy. Może coś się zmieni, zobaczymy. Generalnie uważam, że miejsce jest z potencjałem i zakłady R1 w Polsce mogły być jedynym tutaj w Polsce na pewno, może nawet w Europie, muzeum po prostu tej historii już powojennej, bo to jest naprawdę ciekawa historia i dziś jak przyjeżdżam przez Kowary, to wszyscy oczywiście Kowary kojarzą z dywanów, ale jak mówię o uranie, to ludzie robią wielkie oczy i się dziwią, jak to w Polsce uran był wykopywany, wydobywany. Mi się wydaje w ogóle, że to jest bardzo nośne hasło, atomowe tajemnice Sudetów, bo to po prostu otworzyło mi się oczy. Po twoim spacerze pojechałam do domu i zgłębiałam właśnie zagadnienie atomów uran w Sudetach, także wydaje mi się, że to jest mega ciekawe. Do kiedy Kowary były zamknięte, tak mniej więcej? Do 56 roku. Aha, czyli ta historia się dość szybko z uranem skończyła. To jest czas, kiedy Rosjanie stąd wyjeżdżają, bo się zaczyna kończyć uran. My żeśmy umowę podpisali do lat 60, tam to chyba do 68 była umowa, ale okazuje się, że uran o wiele szybciej zaczął się kończyć, a poza tym nawet ten, który był, już był kiepskiej jakości. Więc oni już szukali u siebie, a my żeśmy tutaj zamykali te kopalnie od 58, już kopalnia pod górze przestała funkcjonować. Na początku lat 50 Miedzianka przestała funkcjonować, więc już było go coraz mniej niestety.
Słuchajcie, ten wątek uranowy, atomowy w historii Sudetów jest na pewno, wydaje mi się, wielkim magnesem dla turystów, ale chciałabym jeszcze cofnąć się troszeczkę w bardziej odległą przeszłość, ponieważ przed przerwą jeszcze Olga wywołała tutaj nazwisko von Redden. Jakbyś mogła nam przybliżyć, kim byli w ogóle von Reddenowie i jak wpłynęli na przebieg tutaj historii w Sudetach? Dlaczego o nich dzisiaj pamiętamy? Dlaczego dzisiaj to nazwisko nadal jest pojawia się na waszych spacerach? Pojawia się to nazwisko na naszych spacerach, ponieważ jedna z tras przygotowanych pod kątem spacerów z lampami naftowymi to też park w Bukowcu. A posiadłość w Bukowcu była właśnie własnością małżeństwa Reddenów. I tutaj bardzo ciekawy wątek, ponieważ też nawiązuje do górnictwa. I też o tym wspominamy podczas spacerów, ponieważ Fryderyk von Redden był ministrem do spraw górnictwa. On wprowadził szereg różnych nowych rozwiązań nie tylko na Dolnym, ale też i na Górnym Śląsku. Tam zresztą na Górnym Śląsku też często się właśnie o nim wspomina. I jeśli chodzi o lampy naftowe, to okazuje się, że kiedy Fryderyk von Redden pojął za żonę Fryderykę, to kiedy ona pojawiła się w Bukowcu pierwszy raz, to witali ją właśnie górnicy z Miedzianki w pochodzie z lampami naftowymi. Także tutaj taki wątek połączenia może też troszeczkę tematu, ale z kolei jeśli chodzi o Bukowiec, to zupełnie inne miejsce z inną taką duszą w kwestii połączenia tego hasła, które teraz jest lansowane, często w opisach się pojawia, a które jest enigmatyczne dla naszych turystów, czyli Ornamental Farm. Mhm. Bo to jest z jednej strony połączenie zamysłu kształtowania przestrzeni, czyli generalnie mamy folwark, który jednocześnie jest skonstruowany i głównym celem ma być wytwarzanie pożywienia, krótko mówiąc, i też propagowanie hodowli, też uprawianie ziemi, a z drugiej strony jest to przestrzeń dla odpoczynku. Także na ten park możemy popatrzeć pod różnym kątem. A oczywiście wszystko zaczyna się od osób, które pojawiają się tutaj. Już myślę o Fryderyku, który zakupuje jeszcze ten majątek pod koniec XVIII wieku i zaczyna kształtować całą posiadłość. A ciekawostką jeszcze jest to, że na początku posiadał krótko zamek Karpniki. Sprzedał i przeniósł się jednak do Bukowca, gdzie sama siedziba nie jest tak bardzo okazała i reprezentacyjna, ale tak naprawdę dla nich, dla małżeństwa Reddenów najważniejszy był i park, jednocześnie cały folwark, no gościnny tak naprawdę dla wielu znakomitych turystów i stał się takim, można powiedzieć, też trochę sercem śląskiego Elysium, oprócz pałacu w Mysłakowicach. Właśnie super, że wywołałaś ten temat tego śląskiego Elysium, bo to też jest bardzo ciekawy wątek. Czym jest to Elysium? Czym było dla turystów 200 lat temu? Patrząc na Kotlinę Jeleniogórską, to możemy powiedzieć, że mamy tutaj fenomenalny krajobraz. I nie tylko Karkonosze, nie tylko ta Śnieżka i nie tylko nawet te pasma, które otaczają Kotlinę Jeleniogórską, bo tak na dobrą sprawę możemy popatrzeć też na Kotlinę Jeleniogórską jako taką scenę trochę i mamy amfiteatr, w zależności od tego, na który szczyt wejdziemy. I nawet na niższe szczyty, jak wejdziemy już gdzieś tam na Witoszę na przykład, która jest w zasadzie, można powiedzieć, w Kotlinie Jeleniogórskiej, nie jest położona w żadnym paśmie konkretnym górskim otaczającym Kotlinę Jeleniogórską. I tu też mamy piękne widoki. Także to Elysium
to jest przestrzeń, która była tworzona no tutaj właśnie przez, no mówiąc już, patrząc pod kątem i królów pruskich, i hrabiów, i książąt, ale też właśnie ministrów również, którzy posiadali w tym miejscu folwarki, pałace, zamki. I kształtowali tą przestrzeń świadomie, łącząc te przestrzenie jako taki park, można powiedzieć, romantyczny. Bo dzisiaj oczywiście, jak popatrzymy na Kotlinę Jeleniogórską, widzimy szczątki tak naprawdę w tej przestrzeni tych zorganizowanych miejsc, bo mamy pozostałości różnych sztucznych ruin, pamiątkowych, grot, jakichś miejsc widokowych, które są teraz pieczołowicie odtwarzane. Także jest to przestrzeń, która była traktowana jako Elysium, czyli miejsce spokojne, piękne, w którym żyje się, ale też podziwia się piękno natury. A propos sposób tego odtwarzania współczesnego, czy do parku w Bukowcu wróciła słynna ławka? Tak. Wróciła już, tak? Tak, tak. Tu może naszym słuchaczom powiemy, bo poprawcie mnie, jeśli ja się mylę, to jest ławka zaprojektowana przez Luciusa Persiusa, usytuowana w takim miejscu, żeby oferować fantastyczny widok. Lucius Persius to jest uczeń znakomitego pruskiego architekta Karla Fryderyka Schinkla i też jakby w tym duchu klasycystycznym poszedł. I ławka właśnie stoi w takim miejscu, w którym możemy to Elysium troszkę popodziwiać, tak? I oferuje właśnie taki piękny widok na park w Bukowcu i na panoramę gór. Tak, tak, to jest z drugiej strony w tej chwili, tam od strony pałacu, na całe szczęście, bo przecież już od wielu lat był ten projekt, żeby ją zrewitalizować. Ona była tam chyba, z tego co pamiętam, przywalona, bo w czasie jeszcze państwowych gospodarstw rolnych po prostu ją zasypano jakąś hałdą ziemi, czegoś tam. Tam w ogóle ten stan był opłakany jeszcze w 2010 roku, to tam raczkowało dopiero wszystko, kiedy pan nieżyjący świętej pamięci Piotr Napierała się zajął tym wszystkim. Także ławeczka jest i, no, i super, że się pałac remontuje. To jest też jakby clue, bo sam pałac nie należy do fundacji. Związek Gmin Karkonoskich, ale tam są tak obszerne prace remontowe robione, że praktycznie go wybebeszyli ze wszystkiego chyba i myślę, że odzyska swój dawny blask już po remoncie niebawem. Także dojście do ławeczki jest, można sobie teraz przyjść na drugą stronę ulicy i ją zobaczyć. No oczywiście z tym, co mamy obecnie po stronie browaru dawnego, gdzie jest główna siedziba Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów. No właśnie, to hasło, tak? Czyli Elysium już jak gdyby jest, tak jak powiedziałaś, trochę przeorane, nie? Jakby nie mamy już tego Elysium, które było przed wojną, ale dzisiaj w pewnym sensie na gruzach tego Elysium właśnie rodzi się ta idea Doliny Pałaców i Ogrodów. I tam rozumiem, że też jeździcie ze swoimi wyprawami. Znaczy w ogóle chciałam zapytać o stan projektu Dolina Pałaców i Ogrodów, bo wydaje mi się, że ona weszła fajnie przebojem do turystyki gdzieś na początku lat 2000, może troszkę później, a teraz jak? Znaczy oczywiście Nowa Janów, nie wiem, Karpniki, no wszystko cieszy oko, ale to jest dalej taki spójny projekt. Tutaj, jeśli chodzi o Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów, były przygotowywane dokumenty potrzebne do wpisu na tą słynną listę światową UNESCO. Niestety dalej rozmowy nie mogły być rozwijane, ponieważ przestrzeń dawnego śląskiego Elysium została zbyt bardzo przekształcona gospodarczo. Więc tutaj niestety to tak jak w przypadku Drezna, kiedy wybudowano nowy most, to Drezno zostało skreślone z tej listy. Także tutaj... Aha, czyli są wady i zalety, tak, bycia na tej liście. Także rozumiem. Tutaj na bieżąco widać, że pilnowana jest ta kwestia tutaj zapisów, jeśli chodzi o przestrzeń no, parku kulturowego, ale generalnie tutaj w UNESCO też jest określone, jeśli chodzi o przestrzeń nową, gdzieś tam różnych zabudowań gospodarczych, właśnie różnych firm, których no, nie da się przenieść po prostu w inne miejsce. Już jest za późno. Jest zbyt bardzo to wszystko już zmienione. Także tutaj to hasło
jest mocno zakorzenione w turystyce. Oczywiście przyjeżdża gdzieś tam z głębi Polski i bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi. Panuje też takie hasło, które mi osobiście tak no, nie za bardzo się podoba i trochę żartuję z tego hasła, czyli Polska Dolina Loary. No miałam zapytać właśnie, a lubimy takie porównania, nie? Czeskie Dolomity, Dolina Loary. Tak, ja reaguję właśnie w taki sam sposób, troszeczkę się uśmiechnę, zażartuję, bo jeszcze czasami mam turystów, którzy byli osobiście i zwiedzali zamki nad Loarą, więc tutaj dla mnie tak naprawdę najważniejsze są te historie, by powiązać te różne ciekawostki, pokazać obiekty takie, jakie są. Ja bardzo żałuję, że na przykład nie możemy zwiedzać Radziwiłłówki. To jest po prostu taka wyrwa w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Ja tę historię, jak opowiadam już, jeśli chodzi o Elizę Radziwiłł i nazywaną Aniołem z Ciszycy i o słynnym Romasie, to tutaj wiele, wiele naprawdę osób, wielu turystów zachwyca się tą historią i to się podoba. To się podoba oprócz tego, że te pałace są w różnym stanie, bo też różnie też zwiedzamy to Śląskie Elizium czy Dolinę Pałaców i Ogrodów. To hasło, jakby pod tym hasłem kryją się różne obiekty. No, do większości też nie można wejść do środka, ale też z drugiej strony mało jest pozostałości oryginalnego wyposażenia. A jak już jest jakieś wyposażenie, tak jak mamy w zamku w Karpnikach, świetnie to jest wszystko odtworzone wewnątrz, no to nie możemy wejść, ponieważ jest to bardzo ekskluzywny hotel, więc tutaj no nie wszystko da się idealnie pokazać, ale jeśli się ma pomysł na to, żeby opowiedzieć i pokazać pewne historie, no to turyści są zachwyceni. I wy prowadzicie widziałam wasze spacery z lampionami, ale na Sokolik na przykład, bo to wasz spacer, tak, prawda? Tak. Z który startuje pod Szwajcarką, a gdzieś tam po tych pałacach, ogrodach, coś z lampionami, jakiś spacer tematyczny? Jeśli chodzi o Dolinę Pałaców i Ogrodów, no to mamy Bukowiec i właśnie mamy Szwajcarkę i Sokolik, to tam te tematy są właśnie poruszane, bo z kolei ze Szwajcarką, no to sama aura Szwajcarki już jest fenomenalna i otoczenia, także tam się też wędruje świetnie. Oprócz tego poruszamy nasz ulubiony temat, czyli Sapkowskiego, jeśli mówimy już o literaturze, ale nie tej takiej, która powstała niedawno. To też Sapkowski nas tutaj mocno inspiruje i właśnie teraz od listopada mamy taki czas, że sobie słuchamy też audiobooka. Wracamy do Sapkowskiego. A do czego Sapkowskiego dokładnie? Trylogia Husycka, którą polecam chyba tutaj wszystkim słuchaczom, jeżeli nie znają historii. Pies Micjat właśnie, dwa tomy. Wojen Husyckich, tak. XV wiek, wszystko się dzieje na Dolnym Śląsku, to jest niesłuchana powieść. Powiem szczerze, no ja nie przypadam za Wiedźminem, przepraszam, jeżeli uraziłem tu czyjeś uczucie, ale trylogia Husycka po prostu położyła mnie totalnie, zmiotła mnie z planszy. Sama historia, to po pierwsze, bo kupę czasu Sapkowski spędził w Pradze, żeby wszystkie te dokumenty dotyczące wojen husyckich wykopać. Dlatego mamy tam jeszcze magię, dlatego książka jest zakwalifikowana jako gatunek fantasy, ale ta magia, która jest użyta w książce, to nie jest magia wyssana z palca przez niego. To jest magia dotycząca dawnych traktatów magicznych, grymuarów, z którymi się gdzieś tam spotykamy, analizując historię. Dzieje się to w Pradze, dzieje się to na całym Dolnym Śląsku praktycznie, to są wszystkie autentyczne miejsca. Kilku oczywiście fikcyjnych bohaterów, ale praktycznie to jest książka dla tych odpornych na historię, którzy nie lubią za bardzo historii, a właśnie poprzez tę powieść mogą tutaj zaszczepić to ziarno ciekawości. No i przy okazji przyjechać, bo też jest sporo zapytań, czy my tam gdzieś może tym śladem... A to ja mogę was zaprosić. Bo u nas był spacer śladami husytów z Otoryi. Super. I właśnie ten Sapkowski cały czas się przewijał. No więc właśnie. Także czyli możemy pojechać na Chojnik, na Zamek Troski w Czechach, do Wrocławia, Pragi, gdzie bądź. Tak? Powieść jest genialna, a jak ktoś nie za bardzo lubi czytać książki, chociaż polecam, bo budujemy sobie swój własny świat w głowie, to jest doskonałe słuchowisko. Chyba największe przedsięwzięcie w Polsce, gdzie wzięło w nim udział 108 aktorów, w tym mistrz polskiego głosu, według mnie Henryk Talar. To jest fenomenalne. To jest genialne, absolutnie, więc ta aura jesienna jest świetną porą roku i okazją do tego, żeby trochę się zatrzymać i właśnie poznać historię Śląska od strony husytyzmu. Mhm. Niekoniecznie dreptać na ciężkę, tylko właśnie zagłębić się w historię. Albo sobie założyć słuchawki na uszy i ze słuchowiskiem ruszyć w teren.
Na przykład. Ja myślę, że my do tego wątku literackiego koniecznie jeszcze powrócimy, bo jak się tutaj dowiedziałyśmy w przerwie, nie tylko Sapkowski książki pisał, ale pisze też nasz dzisiejszy gość i nawet już napisał przynajmniej jedną, która w przyszłym roku ukaże światło dzienne, ukaże się, więc o to na pewno zapytamy. Katarzyno, czy ty masz tam jakąś kasetę, czy... Mam kasetę, ale zapytamy Katarzyno o książki, ale trzeba też pamiętać, że dzięki Husytom wróciliśmy na chwilę do Krainy Wygasłych Wulkanów, bo ja jeszcze bym się zapytała o słynnego, wyklętego przez Trzecią Rzeszę demonologa. Profesor Wilhelm Poikert. No, tak. To mi się podobało, to westchnienie, dlatego przerwa muzyczna, Katarzyno. Tak. I wracamy do was po przerwie i kurczę, chyba nam dzisiaj nie starczy tych 2 godzin. Po prostu tak coś widzę, że nam nie starczy, a koledzy są już po nas. Słuchajcie, wracamy. Za nami 1,5 godziny żrzących wulkanów. Dzisiaj skaczemy tak naprawdę po Sudetach, przed Górzu Sudeckim, czyli po Krainie Wygasłych Wulkanów i nie tylko. I przed przerwą, Katarzyno, gdzie my postawiliśmy kropkę? Przypomnij. No na pewno jakby... Książki. I tutaj właśnie wspominaliśmy na początku, że niektórzy turyści przyjeżdżają w Karkonosze gnani jakąś historią ciekawą z powieści i szukają tych miejsc, chcą się w nich odnaleźć. No i okazało się, że Jarosław również tworzy literaturę, której akcja dzieje się właśnie gdzieś tutaj, tak? Co, Jarku, popełniłeś, kiedy będziemy mogli to fizycznie wziąć do ręki i zanurzyć się w świat przez ciebie wykreowany? I jaki to jest świat? Czy to jest kryminał, horror? No właśnie, z tymi kryminałami już powiedziałem, że nie za bardzo i chciałbym jakąś tutaj odmianę wprowadzić, więc książka jest o Karkonoszach, konkretnie jest o Śnieżce i też jest tam Kotlina Jeleniogórska i jest to według wydawnictwa thriller paranormal. O. Tak to zostało określone. Umowa została podpisana w tym roku późnym latem z wydawnictwem Znak Litera Nowa. Bardzo się z tego cieszę, lata pracy, ciężkie dosyć pracy, bo jeszcze do tego przewodnictwo, więc żeby chwilę wolnego czasu znaleźć na to było dosyć trudno. W każdym razie trwają prace redaktorskie, a premiera jest przewidziana wczesną wiosną w przyszłym roku, także czekam niecierpliwie. Natomiast cała historia tutaj jest trochę dla mnie taka egzystencjonalna, żeby sobie zadać pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, kim jesteśmy i co my tutaj właściwie robimy na tym świecie. I to się trochę tyczy tej powieści, aczkolwiek jest też pewną inspiracją wydarzenia, które miało miejsce na Śnieżce. Tuż mój serdeczny przyjaciel i brat duchowy, którego pozdrawiam, siedzi teraz gdzieś tam w Himalajach. Tomek Nasiłkowski jest pracownikiem Meteo na Górze i przewodnikiem sudeckim. Opowiadał mi taką rzecz, że tam się kiedyś coś wydarzyło, że jakieś były zakłócenia w urządzeniach pomiarowych i nie wiadomo, kto to wysyłał, czy to po prostu coś tam nawalało. Ja mówię, kurczę, jaki to jest doskonały wątek, żeby pociągnąć to dalej. No i stwierdziłem, że dobra, no napiszę to i napisałem powieść o dźwiękach, które tam gdzieś się pojawiają. Nie? No i te dźwięki zaczynają... Tak, i te dźwięki zaczynają tam trochę zmieniać ludzi. Wewnętrznie nagle pojawia się kogon wokół chmury. No i się dzieje. Nie mogę spoilerować za bardzo, ale myślę, że ta powieść powinna wciągnąć, bo ona jest napisana współcześnie, wszystko dzieje się teraz, więc też będą spacery. Z książką na Śnieżkę oczywiście i planujemy też zrobić tutaj spotkanie autorskie w jednym ze spotków Meteo. Będzie pisane oficjalne pismo, żeby tam poprosić Instytut IMGW na takie wydarzenie. No i będę tam chodził po prostu i opowiadał też między innymi o Śnieżce, o samej górze, bo jest bardzo, mimo tego, że jest zadeptana do nieprzytomności, jest górą ciekawą i intrygującą. Więc powieść jest skończona. Prace redaktorskie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie kropka już postawiona na samym końcu, no i się nie mogę doczekać do premiery. No to kolejny powód, aby czekać na wiosnę. Na pewno po książkę jako jedne z pierwszych będziemy chciały sięgnąć. Obiecuję, że będzie egzemplarz dla was też. No to super, no to...
to już czekamy i na pewno też spróbujemy naszych słuchaczy jakoś w jakiś sposób zabrać w ten spacer, tą opowieść śladami właśnie twojej książki. No i póki mamy jeszcze czas, Katarzyna tutaj wywołała jeszcze jeden dosyć tajemniczy temat. No tak, no mamy człowieka, który interesował się maścią na czarownicę. Jeżeli coś przekręcam, to mnie od razu poprawiajcie. I który urodzony w Olszanicy, czyli dalej w krainie wygasłych wulkanów, tak. Bo to jak najbardziej serce krainy wygasłych wulkanów. No nie spotkał się z akceptacją III Rzeszy, ale to chyba na szczęście można powiedzieć. Został tutaj troszeczkę zesłany gdzieś poza główny ośrodek. Nawet dostał później nagrodę za to, że z nimi nie kolaborował. Bo on został chyba przepędzony z uczelni we Wrocławiu wtedy? Tak, to wynikało z jakichś tam jego przekonań. Na nim po prostu w tamtym czasie i w 1936 roku jego książki były palone na stosie we Wrocławiu, stracił wtedy tytuł, został zwolniony i osiadł w Leszczynie. Nazywał się Erich Peukert. Tak. I jeszcze powiem słuchaczom, część z was wie, przepraszam Jarku, Leszczyna jest w samym sercu krainy wygasłych wulkanów, także jak najbardziej jest to postać, którą powinniśmy, Katarzyna, jakoś eksploatować turystycznie, historycznie w krainie i oddaję wam głos. Słuchajcie, to jest w ogóle materiał dla Petera Jacksona, uważam, jego biografia, albo przynajmniej dla pani Rowling, która by to mogła pociągnąć, bo mam pracę doktorską pewnej pani z Pensylwanii, którą udało mi się pozyskać. Tłumaczę ją w tej chwili, bo ona jest oczywiście po angielsku i jak czytam, to powiem szczerze, to się czyta jak dobrą powieść. Właśnie o Harrym Potterze, ja go nawet tak profesora Peukerta trochę nazywam śląskim Harrym Potterem, nawet podobny w sumie, o krągłe okulary, tylko nie ma tego pioruna na głowie. W każdym razie postać jest naprawdę nietuzinkowa, bo jako dziecko już wykazywał zainteresowanie różnymi opowieściami, które mu przekazywała jego babcia w domu. Pochodził z takiej prostej dosyć rodziny, ojciec był listonoszem, matka zajmowała się domem, miał jeszcze rodzeństwo. W każdym razie te opowieści chyba wywołały jakiś taki u niego przełom w życiu, bo potem, kiedy pojawił się w szkole w Kowarach, bo uczył się tam w szkole, zaczął spoglądać zupełnie inaczej na Śnieżkę, potem pojawił się w Bolesławcu, zrobił studium nauczycielskie, potem wybuchła I wojna światowa. No i w wyniku odniesionych tam obrażeń podczas wojny wylądował na rekonwalescencji w Świeradowie i tam chyba tego bakcyla połknął najmocniej, bo zakochał się w Górach Izerskich. Jakoś tak traf chciał, że został nauczycielem w nieistniejącej osadzie Gros Izer. Zaczął uczyć tam lokalne dzieciaki i pukać drzwi do drzwi, żeby po prostu zbierać wszystkie informacje ludzi, opowieści o tym, w co wierzyli, jak się im żyje w tych górach, czego się boją. Powstało mnóstwo różnych prac jego. Dzisiaj w zasadzie każdy, kto wybiera się na studia zagraniczne w kierunku etnologii, kulturoznawstwa, to się przez profesora Peukerta na pewno gdzieś tam przewinie na 100%. W Polsce żadna z jego książek nie została przetłumaczona na nasz ojczysty język. Żałuję, bo są to ciekawe rzeczy. I też zwracam szczególnie na to uwagę, że ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, słyszą o duchu gór. Coś tam może się obije o uszy, o tych poszukiwaczach skarbów, może szczątkowo o laborantach i to jest wszystko. Ale zagłębiając się w ogóle w literaturę naukową, bo to nie jest żadna jakaś tam baja, tylko to jest literatura naukowa, etnograficzna, etnologiczna. Zresztą był też wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, bo był najmłodszym profesorem. Wykładowcą takiego kierunku Volkskunde, to się nazywało, dzisiaj można to podpiąć pod etnologię. Więc te prace powstały i dzisiaj na przykład dowiadujemy się i mówię ludziom w szkoleckiej porębie, na ducha gór to znacie, ale czy znacie Puszwajble? I nagle jest niezręczna cisza. A co to jest Puszwajba? Mówię, kto to jest Puszwajbla? Mówię, wiecie, bo to jest trochę tak, jak im sobie wytłumaczyć, kim jest Południca. Prawda? Że on nie do końca chyba zrozumie. Tak samo jak on nam powie, kim jest ta Puszwajbla, my tego nie zrozumiemy. Chodziło o to, że na przykład ludzie bali się wychodzić z domów, bo się pojawiała mgła. Oni wierzyli, że ta mgła jest spleciona przez starą kobietę z garbaciałą, która po prostu łapie tych ludzi jak pająk muchy w sieci. No i już tych ludzi nie wypuszcza, bo ma ich duszę dzięki której żyje wiecznie. I szereg innych różnych dziwnych stworzeń. Cały panteon demonologiczny tutaj na Dolnym Śląsku się pojawia. A czemu on się nie wpisał w retorykę Hitlera? Ja myślę, że to akurat nie chodziło właśnie o to. Tutaj chodziło bardziej o sprawy polityczne. Peukert miał zupełnie inne przekonania polityczne w tamtym czasie. One nie miały żadnego związku z dziedziną nauki jako... Aha, bo ja myślałam, bo mi się wydawało, że ona się idealnie wpisywała właśnie w te wszystkie symbolikę Hitlera. Oczywiście, bo i... się sami interesowali czarownicami, procesami. Największe archiwum mieliśmy w dawnym Leszczyńskim, chyba w Schowa, zdaje się. Tak, chyba Czesława, tak. Gdzieś tam. No, gdzieś tam. Tak, czarownica Himmlera i to później wylądowało wszystko w Poznaniu.
W każdym razie uważam, że temat jak najbardziej pasował, ale tam chodziło o sprawy polityczne bardziej. W każdym razie to był jedyny naukowiec, który w latach 30. się nasmarował tą słynną maścią czarownic. I on sobie też jej nie wymyślił. Zresztą ta maść czarownic jest wykorzystywana dzisiaj popkulturowo. I nomen omen jest też w pierwszym tomie powieści Narenturm Andrzeja Sapkowskiego z trylogii Husycki. A co ta maść daje, jak mogę zapytać? Bo tam relacje były różne. Odlot. Ja oczywiście nie będę może chodził w szczegóły tutaj. Nigdy nie praktykowałem i nie mam zamiaru, wolę mieć kontrolę nad swoim ciałem. Poza tym to nie jest zabawa i tu już mówię całkiem poważnie, że ryzykujemy życiem i Peuker z tym życiem też ryzykował, gdyż zastosował na sobie rośliny bardzo silnie psychoaktywne. Mhm. Bo oczywiście wyczytałam, że po tym się lata. No tak, po tym się lata i to latały głównie kobiety na swoje sabaty, tak? Generalnie wszystkie rośliny wykorzystywane były rosnące tutaj w naszych górach. To są głównie gatunki psiankowate. A wiadomo, że psianka jest psychoaktywna, chociaż jej mają codziennie do schabowego, jak tu się je mięso. Czyli ziemniak. Tak, papryka, pomidor to też są psianki. W każdym razie tutaj mam na myśli, czy atropę belladonę, wilczą jagodę, która też się pojawia, nomen omen, w powieści Sławka Gortycha, bo też tam jest w drugim tomie. Czy lulek czarny, który ma swoje stanowisko też w sercu prawie, że krainy wygasłych wulkanów, bo też można go tam spotkać. Czy mamy tutaj na terenie Parku Narodowego Tojat Sudecki, jedna z najgorszych trucizn, tutaj akurat gatunek jaskrowaty. Mamy mak lekarski, to chyba każdy wie, jak wygląda, prawda? No jeszcze jest bieluń, datura, czyli to są bardzo silne, trujące rośliny i tutaj nie ma żartów, bo się naprawdę można przenieść na ten drugi świat. Ale on się nasmarował, jednak podjął to ryzyko. Razem ze swoim asystentem usiedli w fotelach, nasmarowali się maścią i pierwsza wizja, której doznali, i to z najnowszych źródeł, bo Przemek Wiatr jeszcze się do tego nie dokopał, jak żył, mi się udało znaleźć. Pierwsza wizja, która się pojawiła, to wyrwanie duszy z ciała. Czyli jak skaczymy na łóżku, czasami nam się to zdarza, prawda, gdzieś. Więc to była ta pierwsza wizja i zobaczył samego siebie, no i nagle się przyniósł na jakiś rynek miejski, śląski, gdzie był targ czarownic. Jakieś dziwne rzeczy sprzedawali tam. Nie wiem, co to było, on też do końca tego nie wiedział. Dopiero później pojawił się na sabacie i po 36 godzinach wylądował w swoim ciele. Także naprawdę dosyć mocno. Okazuje się, że przepis na maść czarownic jest bardzo stary, bo pochodzi z 1558 roku. Autorem tego przepisu jest włoski mag i alchemik Giacomo Battista della Porte. On napisał taką księgę Magia Naturalis i tam w 12 rozdziale jest przepis podany, jakich roślin należy stosować, ale co ciekawe, te rośliny są też zaszyfrowane. To jest tak jak w bajkach, które słuchaliśmy jako dzieci, że się robi te eliksiry wasze w tych kotłach, że dodaje się tam skrzydło nietoperza, oko żaby. To są zaszyfrowane nazwy roślin. Tak? Na przykład czarcie żebro dzisiaj. No skąd weźmiemy czarcie żebro? To jest po prostu ostrożnik warzywny, którym kiedyś w ludoznawstwie zdejmowano uroki z ludzi. Więc też jest bardzo ciekawy temat. Więc nasmarował się, wylądował, później wyjechał do Getyngi, no i udało nam się tutaj dzięki pomocy mojego znajomego Andrzeja Serafina, którego pozdrawiam, pozyskać film z profesorem Peukertem, który tę maść czarownic ważył u siebie w piwnicy w domu. No to niesamowite. NDR. Także mamy to po prostu. Postać ciekawa, uważam, że powinna być bardzo mocno promowana. Dlaczego nie jest? Trudno powiedzieć. Pojawił się, wydaje mi się, że pierwszy raz spotkałem się z takim artykułem obszerniejszym, tutaj mówimy o krainie wygasłych wulkanów gdzieś w COVID-zie, a to znaczy, że po prostu wszyscy mieliśmy trochę więcej czasu, żeby takie niesamowite historie poznać i podać dalej. Peukert zostawił tutaj bibliotekę bardzo bogatą w Leszczynie. Wszystko wiemy, Leszczyna 26, tam do tej pory stoi ten dom. A co się stało z tą biblioteką? Bo to też jest chyba jakaś taka jedna z największych tajemnic. Tak. On do końca życia bardzo żałował tego wszystkiego, co musiał tutaj pozostawić, bo musiał uciekać, jak to pisał, z podłym jakimś tam tłumoczkiem, bo tak to nazwał, bielizny i kawałkiem pieczeni świątecznej. Zapakował żonę na rower i z Leszczyny pojechał do Szklarskiej Poręby do domu Hauptmanów. Stamtąd był rowerem, tak. I tam stamtąd był przerzut dopiero w bezpieczne miejsce, czyli w jego przypadku do Getyngi. W każdym razie książki zostawił, bo tam było kilkanaście tysięcy manuskryptów. Więc na początku trafiły one na strych, jak przyszedł tam polski mieszkaniec, a później urodziły się w tym domu dzieci i w obawie przed pożarem zostały wywiezione do którejś ze sztolni. W okolicach Leszczyny. Tak, tak. Mhm. Taka jest historia. Nawet żeśmy podejmowali kiedyś dwie próby odszukania ich z mizernym skutkiem, niestety.
Ale przygoda była. Ale to bardzo intrygujące, Katarzyno, i ja myślę, że my może tą sztolnię trochę byśmy gdzieś tam potropiły. Na pewno i ten wątek na pewno trzeba spopularyzować w krainie wygasłych wulkanów. Ja tutaj dostaję wiadomości z domu, mojego z kolei, bierz przepis na tą maść. No właśnie go trochę już podałem, także. Także zainteresowanie jest. Nie ma zabawy z tym, naprawdę ostrzegam, to nie jest żart. Tutaj akurat mamy do czynienia z trującymi roślinami. Weźmy pod uwagę, że z to jadu zrobiono cykutę. No właśnie ja się zastanawiam, jaki był cel stworzenia tej maści, ale myślę, że nie zdążymy porozmawiać na antenie, dlatego że nie wiem, czy ty, Katarzyno, mi pozwolisz. Słuchajcie, przyjeżdża turysta, który nie był, no trzymajmy się karkonoszy może na początek. Mhm. Gdzie on powinien się udać, żeby to nie była Śnieżka? Tak, słuchajcie, w telegraficznym skrócie. Jak już był na Śnieżce, tak? No to niechaj sobie ruszy z kościółka Wang do pielgrzymów i odbije zielonym szlakiem w kierunku odrodzenia. Niechaj sobie wjedzie nawet na tą szernicę, jak już nie ma siły podejść pod górę i zejdzie zielonym szlakiem przez dno śnieżnych kotłów w kierunku czarnego kotła Jagniątkowskiego i też w kierunku odrodzenia. Niech przejdzie na czeską stronę, niech odwiedzi kozie grzbiety, tak, jedyne miejsce, które przypomina Tatry. Niech pójdzie przez Sawią Dolinę nawet na tą Śnieżkę, bo tam też rzadko kiedy ludzie chodzą, a to jest jedna z trudniejszych tras do przejścia. To są alternatywne rzeczy, gdzie jeszcze w tym natłoku turystów nie można znaleźć tu tej masy ludzi, tak jak przy wyciągu. A generalnie w Sudetach, co jest taką częścią jeszcze ciągle nieodkrytą, który z regionów warto odwiedzić, dla takiego bardziej wyrobionego może już turysty? No myślę, że zdecydowanie Góry Kaczawskie jeszcze. One niby są już tam popularyzowane, ale Góry Kaczawskie, Góry Bystrzyckie, Orlickie, Barckie, trochę jest takich zakątków i tajemnic z nimi związanych, gdzie tam raczej się człowieka nie spotka, Góry Suche. Okolice Andrzejówki, Zamek Rogowiec, Radosno, tam można... No Andrzejówka jest dość popularna, jest bo tam ciągle... Jako schronisko, ale ich na szlaku ludzi nie widać. Także tam wszyscy jadą sobie coś zjeść i posiedzieć, ale raczej jak szedłem ostatnio na Rogowiec, to tam zero. Zero ludzi, ja sam jedyny, może jakieś duchy gdzieś tam się połętały, ale... Góry Barckie mnie zainteresowały, bo zdaje się, że bardzo został ostatnio wpisany, wygrał głosowanie na cuda Polski. No, i to też jest niszowe miejsce, które się tylko przejeżdża jadąc z Wrocławia do Płocka. Przejeżdżamy, mówimy tylko po prawej stronie, co się znajduje ewentualnie po lewej. Ale żeby się zatrzymać, przyznam szczerze, tutaj znowu trzeba byłoby moc swoją jakoś uruchomić i tych ludzi po prostu wyciągnąć tam, bo do tej pory z tych wycieczek, które miałem zlecone przez biura, ani jedna oferta przez te 15 lat. A kiedyś bardzo było obowiązkowe na wycieczkach szkolnych. Ale teraz już nie jest. I słuchajcie, na koniec sam jakaś taka właśnie nieoczywista. Ja wiem, że ty się uśmiechnąłeś przy tym na początku naszego programu. Miejsce nieoczywiste. Dla bardziej wyrobionego turysty, gdzie powinien się udać? Nie muszą to być Sudety. Polećcie coś po prostu. Coś, co was urzekło. Zależy w jakim kontekście. Może coś Ola powiesz. Ty masz takie też fajne pomysły różne i miejsca do zwiedzania. W telegraficznym skrócie. No, za dużo miejsc jest. Za dużo. To też zależy, kto czym się pasjonuje, tak? Bo pytanie, czy zwiedzać miasta, czy zwiedzać jakieś takie miejsca związane z przyrodą. Także tutaj, no, to też trzeba byłoby się nad tym zastanowić w kwestii wyboru. A taki twój osobisty wybór, taki, który ciebie właśnie interesuje, urzeka? Ja z kolei bardzo lubię Góry Izerskie, to też trochę takie może mgliste, Park Ciemnego Nieba, który też jest popularyzowany przez Szklarską Porębę i może właśnie w tym kierunku, czyli już nie karkonosze, zupełnie w ogóle nie karkonosze, ale właśnie Góry Izerskie i Rudawy Janowickie. Jednak to jest też moje ulubione pasmo górskie, tutaj jeśli chodzi o Kotlinę Jeleniogórską otaczające to miejsce. Okej, okay, no czyli Park Ciemnego Nieba, no właśnie. Bójcie, sprawdzajcie, czyli co to takiego. Przy chatce górzystych, tak mi się wydaje, i tam trzeba dobrze trafić. Takie hasło do sprawdzenia. No, tak, ale hasło do sprawdzenia. Słuchajcie, czego wam życzyć? Turystów? Oczywiście. Pogody? Tak jest. Tak. Nieprzetartych szlaków? Tak. Tego wam tak życzymy. A wam dziękujemy za tą audycję. No zleciało po prostu jak z bicza prast. Dziękuję wam Olga i Jarosław Strzyżowscy. My też bardzo dziękujemy za zaproszenie. Serdecznie. Było nam bardzo miło. I dzięki, że zechcieliście przyjechać. Żegnamy się dzisiaj. Katarzyna Sielicka i Katarzyna Iwińska. Wrzące Wulkany. Słyszymy się już za tydzień.